500 zł bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiarz.pl. Stadionu nie chce ktoś, na płocie wyzwij go. Po co ci wrocławskie zoo, byle Iwa może grać. Wisłopłock już nadszedł czas, ten spadek masterclass. Już porażki czujesz smak, to zawsze był wasz plan. Badia to fajny gość. Trzy razy wyłapał w kość. A Cymon, ten Filipek mój, po pucharze poszedł mój. Omnibus, oj czołku, to właśnie ty. Strasburger ci dodał sił. Trenuj Śląsku, chuja grasz. Laga go. Do powrotu czas, do powrotu czas. Babenko. Spóźniliśmy się, wiadomo dlaczego się spóźniliśmy, ponieważ pewien stary łysy grzyb nie potrafi przyjść na czas, a w tym studiu jest tylko jeden stary łysy grzyb, to po pierwsze. Po drugie, Dominika Cipcińska już wyłapała bana, bo tak być nie będzie. Ty, a Dominika Cipcińska to co program wyłapuje bana? No ja nie wiem. Nie poje bana, tylko złapała bana. Nie wiem jak to się dzieje, że wciąż jest na połapała bana. Złapała bana. Połapała bana. Masz po polsku się wyrażać? To takim aś na EB brzmi trochę to, co wy mówicie. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Przedstawisz może ludzi, którzy dzisiaj są w studiu. Nie, chcę was przedstawiać. No to nie, to dzisiaj chyba. Sami się przedstawimy, a ciebie przedstawimy. Kuba, Maciek, Wojtek, no brawo. I ten czwarty. Tak, dzisiaj będzie trochę o piłce, trochę nie o piłce, trochę o Wiśle, trochę o Przemyśle, trochę o... O czym? O Wiśle? O Wiśle. Nie ma żadnej Wisły w programu Ekstraklasie. Ale nie o Rzece mówił. O Wiśle, o Przemyśle. Coś jeszcze miałem powiedzieć. A, chłopaki, ja wam wysłałem na maila fragment quizu. Jak się czujecie, panowie, dzisiaj w niedzielę? Ostatnią niedzielę lata. Bo za tydzień jest już jesień. Byłem teraz na fajku, to zaczęło coś kropić. Deszcz to się nazywa. Moje tak? Dyskusje z Kowalem. Nie powiedziałbym to. Dotyczyły tego, że w lesie jest bardzo sucho, bo nie ma grzybów. Pamięci pod tym budynkiem to wcale się nie zdziwi, jak pracownicy, którzy jeszcze. Azbest. Po prostu nie mają toj toi. To nie wiem, czy to jest deszcz, czy toj toi. Kowalem, a mogłeś prośbę do ciebie? Mhm. Zrobisz tak palce? Nie. Dobra. Dlaczego? Mogę ci opowiedzieć żenujący żart, ale nie prowadzącego. Dobra, to koniec. Widziałeś dzisiaj informację? Nie. TVP nie będzie pokazywało Ligi Mistrzów. Zamiast tego będzie pokazywało program pod tytułem Kaczyński szuka żony. Taki żart, no. Żenującego. Nie, i nie prowadzącego. Może być? A idziesz na zawody? Które? Wyciąganiu fiuta z wody. Ten program mi się podoba. Wiesz co? Ja coś ci powiem. To jeszcze coś jeszcze jednego dodam. Poziom jak Mencen i Petru póki co. Jakich żartów to sprawdziłeś w końcu, o co chodzi z grą Forda? Tak. Słuchajcie, ale ta kolejka to ja jeszcze tylko powiem. A o co chodzi? Bo, czekaj, bo ja nie wiem jak to zakończenie. Ale nie chcesz dać złapać też. Czytaliście projekt ustawy? Jakiej ustawy? O sprzątaniu gówna z trawy. Ale ja chciałem powiedzieć, że życzę miłości Jarosławowi Kaczyńskiemu, nawet mu wyślę serduszko. O. Make love and peace. Pierwsze oszustwo w Lidze Minus od historii jej powstania. A wiesz, co robi Kaczyński na boisku od tenisa? Gra w siatkówkę. Tak jest. Lech Poznań wygrał z Wartą Poznań 2-0. Przejście płynne było? To były tak zwane derby Poznania. Z Jarosława do Lecha? Piękne, piękne miasto. Natomiast nie jest to żadna sensacja, że Lech wygrał z Wartą, ponieważ Lech zawsze wygrywa z Wartą i nie wiem, jakie mam wnioski z tego wyciągnąć, skoro tak się dzieje zawsze. Ale dzisiaj Warta była gospodarzem. Tak. Tylko, że grali na stadionie Lecha. Na stadionie Lecha.
Pamiętam w zeszłym roku Kowal, jak żeś się oburzył na to. W zeszłym sezonie, jak taka historia była. Znaczy, wszyscy grali teraz z Bartą przy Bułgarskiej. Znaczy, słuchaj, ja coś ci powiem. Fajnie, że sobie współpracują, fajnie, że sobie chcą cokolwiek zrobić fajne widowisko, tylko że dla mnie to są ustawione mecze. No. Lech wygrał, no bo miał wygrać. No. To jest proste. No. I tak będzie cały sezon. Wiesz co, jest taka... Panie, dopuszczasz takie możliwości, że to są bardzo logiczne wyniki? Moim zdaniem Lech Poznań, przy Warcie Poznań na 7 meczów właśnie powinien 7 wygrać i to jest logiczna liga. Tak, to tak samo mniej więcej. Dlaczego na 7, a nie na 10? No bo zagrali 7. Nie, jest to logiczne, tylko pamiętaj, że... No właśnie, mogłoby nie być, gdyby troszeczkę dochodziło nie do umów na zasadzie, no dobra, słuchaj, ile Warta zarobiła na tym spotkaniu? Nie wiem, no na pewno... Ja musiała zarobić, bo jakby nie zarobiła więcej od tego, gdyby się odbył w Grodzisku. Tak, no dużo więcej. To nie, no. 28 tysięcy ludzi było na trybunach. Czyli fantastycznie, czyli ty zarobiłeś więcej grając na Lechu. Tak. No i, no i dziękuję. Przecież pieniądze, o, chodzi o pieniądze. Nigdzie więcej o sport. No, a ty Kowal, czy ja mogę zdradzić twoją opinię z OFA? Z OFU? Z OFU, z OFA? Z OFU? No. Że Warta oddaje mecze Lechowi? No patrząc na grę Warty. Widziałeś kiedyś, żeby ona grała poważnie piłkę z Lechem Poznań? Ja tak to odbieram. I tyle. Masz prawo. Mam prawo. Ja. Nie, słuchaj, to jest najpewniejszy punkt programu, jeżeli chodzi o obstawianie meczów. Lech wygrywa z Wartą. Ja myślę, że zgadzam się z Kowalem, że tutaj chodzi o biznes i takie jest prawo Warty Poznań. Ja myślę, że Warta Poznań chciałaby zagrać wszystkie 17 meczów przy Bułgarskiej i ma takie, mogłaby to zrobić, no bo może sobie wynająć ten stadion na cały sezon i mogłoby dojść do takiej sytuacji, że dwa kluby grają przy tym stadionie. Natomiast Warta po prostu, nie wiem, ze Stalą Mielec, z Puszczą Niepołomice, czy nawet, nie wiem, z Legią Warszawa, no po prostu nie wypełni tego stadionu do tego stopnia, żeby ten biznes był dla niej opłacalny. Więc gra w Grodzisku, no bo... ten stadion jest o wiele tańszy w utrzymaniu. Ale na przykład mecz z Legią Warszawa mógłby ściągnąć więcej. No może by ściągnął, a może by nie ściągnął. No skoro się na to nie decydują, no to widocznie tak kalkulują, że nie ściągnie. Na może ten z Lechem Poznań, no masz pewność, że te właśnie 28 tysięcy przyjdzie, czy ponad 20 po prostu. Nie wiem, ile musi przyjść kibiców, żeby mecz był rentowny, no ale podejrzewam, że to nie jest 6 tysięcy czy 8 tysięcy, tylko znacznie więcej. Na sportowo, no jakby no, widzimy, jak wyglądają te mecze. No, no, Warta po prostu jest dużo, dużo słabszym klubem i brutalnie to wychodzi. Ale jak powiedziałem, no, dla mnie to, że 7 razy Lech Poznań wygrał, no to świadczy o jakiejś logice. I też no, myślę, że no, nie wiem, no, były w ten sam weekend derby Mediolanu i tam nikt nie ma problemu z tym, że na jednym stadionie gra Inter czy Milan. Ja wiem, że to jest oczywiście inna sytuacja. No, teraz już, ale dałeś już teraz zapierdolić porównanie. Ja wiesz, ja wiem, że to jest inna sytuacja, ale my często, znaczy, bo u nas... mamy bardzo dużo meczów derbowych i w tych wszystkich derbowych miastach każdy musi mieć osobny stadion. I te miasta łożą ogromne pieniądze, żeby powstały dwa stadiony dla klubów, które no nie są jakieś tak duże, żeby ściągać regularnie Bóg wie jak wielką publikę. I taka sytuacja, kiedy dwa kluby mogą grać na jednym stadionie, w tej lidze, gdzie te derby są oparte na nienawiści, U nas jest inna kultura niż we Włoszech. Tak, no oczywiście, że tak. Ja nie porównuję jakby jeden do jednego, tylko podaję jako przykład normalności pewnej. U nas, no w mieście derbowym, no za bardzo nie można chodzić w koszulce danego klubu, no bo niech ktoś przejdzie się w koszulce Krakowi po Krakowie, czy w koszulce Widzewa po Łodzi, no ciężko, generalnie można wrócić bez zębów. I takie przykłady jak w Poznaniu ja chciałbym pokazywać jako coś normalnego, a nie dopatrywać się tutaj tego, że Lech ma przewagę. Oczywiście, pewną przewagę pewnie to Lechowi daje, no siłą rzeczy, natomiast no i tak jest to sytuacja o wiele bardziej normalna z mojej perspektywy, niż na przykład stawia w Łodzi dwóch stadionów dla klubów, które walczą o utrzymanie. Kto bogatemu zabroni, Kuba, kuźba. To... No, ale to idzie z miejskich pieniędzy, no. To nie jest tak, że Widzew sobie stawia ten stadion, ale pamiętaj, że jeszcze że nie ma takiego w Polsce klubu,
który postawiłby sam sobie stadion. Nie jest. No jest. Brugbet, no Termalika nie ciecza. A dobrze, Brugbet. No, to, no ale dobra, ale to już mówicie o, no dobrze, ja wiem, w polu kukurydzy oni mieli teren i tak dalej. No Legia, ale mówimy o Pucharowiczach. Był taki film kiedyś. O Pucharowiczach. Legia Warszawa. Postawiła sobie stadion? No nie, no, nie. No, oczywiście. W życiu sobie nie postawi, to nie są jej tereny. Wyjazd. Lech Poznań? Nie wyjazd. No ale wiesz, taka Łódź, powiedzmy, czy Łódź, czy wyjazd Kraków, też nie są cokolwiek. Ja nie chcę tutaj podawać Łodzi przykładu, tylko tak. Jakiekolwiek miasto mogłoby postawić jeden stadion. Nie. A teraz jak jednemu klubowi miasto stawia stadion, no to drugi się oburza, a tak. Dlaczego nie nam? No tak. I musisz postawić dwa stadiony i wydać ogromne pieniądze. Zgadzałbym się z tobą, gdyby chodziło o Warta Lech, że zagrały sobie mecz, ale Warta wszystkie mecze gra na Lechu. Dlaczego Lech nie pozwala im w Warcie grać z Legią na Lechu? Bo boją się, że im jakiś przyjedzie Marta, może nie, bo przy, nie, tak. Pierdolisz głupoty, wąs. Przyjedzie jakiś malarz i narysuje, tak jak oni, Koziołka na Łazienkowskiej, coś im narysuje, syrenkę. Rozumiesz? Kibice nie pozwolą na to. Zarżną właścicieli klubów. No taka jest rzeczywistość, no. Może i tak. No nie, nie może i tak. Zawsze nie może i tak. Nie, no nie, no nie może być i tak, no bo pamiętaj jedno. Słuchaj, ja dzisiaj, ja sobie obejrzałem tą kolejkę Ekstraklasy, tak... Że nie dokładnie, ale wszędzie... Pobieżnie. Tak, ale, po łebkach. Ale na wszystkich stadionach jest tak. Słuchaj, i to mówię, 18 zespołów, ale to jest nie tylko ta kolejka, no. Ale od początku sezonu, zresztą i poprzednich. I jest tam tak jedna piosenka, która świadczy o wszystkim wyrównanym poziomie wszystkich 18 zespołów. Gola, 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 strzelcie kurwom, gola. Ty, to jest 18 kurew w Ekstraklasie. Tak wszyscy na wszystkich śpiewają. Słuchaj, przecież to jest nie do wyrobienia. Słuchaj, ten kanał podgłaśnia... ja mówię tak, ja ściszę, a oni jeszcze głośniej. Ja mówię, ej, chwilę, zaraz, panowie, kurwa, dajcie mi... Ja nie chcę... Słuchaj, niedziela dzisiaj, rosołek, obiadek, a tam... Kościół. No nie, kurwa, nie przesadzaj już. Możesz nie łączyć mnie z pedofilią. I... Jezus nas ściągnął stąd zaraz. Ej, chyba ja mówię, nie? Ale ja dzisiaj, ona tam jadą i tak, i co mecz sobie włączam i tak, gola, słyszeliśmy, gola, 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 strzelcie, i, a to wszyscy tacy są? Nie wiem. Ale oni się tak nawzajem wyzywają, bez względu na to, na sektor, na mecz u siebie, na mecz na wyjeździe, umówmy się, no i później... Ale w derbach Poznania nie wiem, czy tak było, nie sądzę. Nie przysłuchiwałem się trybunom, więc nie powiem tego... Powiedziałem od początku sezonu, abyś zobaczył Lech, jak grał, nie wiem, w Lubinie to tak było i jak Warta grała gdzieś tam, też tak było. A tak, tak, czyli wszyscy, ale... Czyli wszyscy są... Tak, 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 ale w tej kolejce, mówimy w tej kolejce. Nie, nie, w tej akurat kolejce... w tym meczu chyba nie. W tej kolejce to było na Widzewie chyba najgłośniej, nie? Ale też a propos takich... Przy niedzielnym obiedzie, nie? Ja mówię, ale fantastyczna rzecz, nie? Ja nie jadłem wtedy. Ja się zakrztusiłem rosołem. A z kury czy z bulionu? No jak, no nie. Z kostki. Trzy rodzaje mięs może być. Kura i wołowina. Można jeszcze indyka dać. Sam jesteś indyk. Wołowina, indyk i... Nie, to jest baran. Wołowina w rosole to jest dramat. Dość tego, naprawdę? Dość tak. Tego. Ale wyzywają się niepotrzebnie, bo później... Makaron. Bo później się tak kochają, że to na boisku, czy tam ewentualnie na Twitterze, to widzę się kibice Legii i Lecha kochają i tak dalej, a się wyzywają, strzelcie i to, człowieku, co tam się... No dobra, no. To jest takie poboczne... Zjawisko, które zaobserwowałem. Bardzo ciekawe. W kolejce. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Nie w tej kolejce, ale w ogóle w kolejkach. A tak, no bo się wyzywają, to co? To mam nie zwracać teraz uwagi? Nie. Oglądałeś mecz? Nie, oglądałem. Słyszałeś? Widzę. Słyszałeś? Ale pisałem. Ale mnie najbardziej bawi, że kibice się wyzywają, tak jak ty mówisz, od pań lekkich obyczajów, a potem są bardzo urażeni, że Josue rozłożył ręce przed ich sektorem. Tak, to wszystko. Tak, tam właśnie dlatego to się miesza, takie poplątanie, dlatego ja zwróciłem na to uwagę, tak, że to tak fajnie sobie pośpiewać na tych i strzelcie, tak, i tak dalej, się powyzywali i zawsze się będą wyzywali. Nie? Ale jest też, co łączy kibiców. Co? Piłka. Nienawiść do sędziów. Myślę, że piłka. I policji. Tak. A nie piłka? To myślę, że w trzeciej kolejności. No, nad tym trzeba byłoby troszeczkę pomyśleć. A nic o nowym selekcjonerze? Nie ma. To jest program o Ekstraklasie. Co? To jest program o Ekstraklasie. O czym? O Ekstraklasie. A, zapomniałem, że to. Całe szczęście. Ale wąs chciał coś powiedzieć, bo mi na... Wąs się chciał przedstawić. Nie, wąs na ofie chciał mi coś powiedzieć na temat. Co wąs chciałeś powiedzieć? Znaczy, powiedział mi to. Polecam tekst na Weszło. Też polecam. Trzeba przeczytać. Ja też polecam.
Ale bardziej swoje polecam niż Fonsa. Dlaczego taki Józef? A ja wszystkich polecam. Bo jestem taki gość. Co do jeszcze tego meczu, był dość nudny mecz. Jak było Mundial 2002, to Jerzy Engel powiedział w przerwie meczu Polska-Korea do reprezentantów: przespaliśmy pierwszą połowę. I ja właśnie przespałem pierwszą połowę, bo była nudna. I druga też była nudna. I w ogóle nudno było. Dlatego ja coś ci powiem. Ja odbierałem ten mecz od samego początku. Ja spałem dużo dzisiaj, kochani. Tak, ale ja... wiesz co, ja odbierałem ten mecz od samego początku, jeszcze przed przerwą reprezentacyjną, patrząc w terminarz Ekstraklasy, mówię, ten Lech w takiej dyspozycji, nie grający co 3 dni, dostanie 2 tygodnie wolnego i nagle patrzę, a nie 2 tygodnie, tylko 3, bo tak Warta się położy, czyli mają 3 punkty, mówię... No trochę przygotowania jest, nie? No to mówię tak, 3 punkty za darmo. Pod puchary byłoby dobre. Znaczy, pod pierwszy mecz pucharu. Nie, ale wiesz, nawet... się przygotować. Czekaj, na razie to oni muszą podgonić tych, co grają w pucharach. Ja wiem, to walczą o puchary za rok, ja wiem. Żeby powalczyć, ale mówię, czy Legia i Raków muszą podgonić. Oni do Legii nawet mają jeszcze stratę punktową i nie mają tylu zaległych meczów, ale... Ale to wyobraźcie sobie, co by się dzisiaj wydarzyło, gdyby Lech... stracił z dlatego się nie mogło wydarzyć, no wąs. Ale tam słuchaj, zaczęłoby się myślenie. Chciałem ci powiedzieć, że siedzimy troszeczkę w innym programie ciepło, niż... Troszkę ciepło. W innej telewizji, w innym programie. Nie mogło się wydarzyć. To ja ci to mówię. Okej. Okay. To już było załatwione wcześniej. Jest załatwione co sezon. Kiedyś tak zawsze mówiono, wiesz o kim? W Chorwacji? No. Dinamo Zagrzeb. Ma takich funfli. Chyba Lokomotiv się nazywa. Lokomotiv Zagrzeb. Lokomotiva Zagrzeb. Tak, wszystko jedno, czy lokomotywa, czy... Ale patrz, czyli też coś z kolejorzem związanego, bo lokomotywa to też coś kolejowego, nie? No. I oni mają tam załatwione, że... Oni, oni im parę zawodników tamten, a oni tamten... Punkty. Oni mają 3 punkty. Panowie, otwieram... Jak potrzebują, jak walczyli wtedy z Hajdukiem o mistrzostwo. I nigdy nie przegrali z Hajdukiem w ostatnich latach mistrzostwa, bo zawsze te 6 punktów mieli zagwarantowane na starcie sezonu, nie? Otwieram tak... Linię? Tak, Lech Jazarku. Otwieram... O, też? No, 4-6 zawsze. O. Otwieram segment pytań z czatu, co mecz. Mhm. Z pasła Świnia ma pytanie do redaktora Kowalczyka. Czy jakby dowiedział się, że jego córka jadła żurek z szynką pokrojoną w kosteczkę, a co gorsza, sama tę szynkę do tego żurku skroiła, to czy by ją wydziedziczył? To jest pytanie od spasłej Świni, a nie ode mnie. Ale chciałem ci powiedzieć, że ta spasła Świnia parę tygodni temu zapytała się o to, czy żurek jemy z tym, nie pamiętasz? Też była spasła Świnia, tak. Też o żurek, też o krojony w kostkę. Myślę, że po prostu spasłą Świnię ten temat interesuje najwyraźniej. Nie możemy ignorować spasłej Świni. Nie, tak. Dobra, przecież to jeszcze raz pytanie. Znaczy końcówkę, bo... Nie, moja córka je tak samo żurek jak... Dobra, ale czy jakby zjadła żurek z pokrojoną szynką w kosteczkę, a co gorsza, sama by tę szynkę do tego nie skryła, to czy by ją wydziedziczył? Nie zjadłaby, bo jak miałaby to zjeść? Nie wiem. No nie, ja takiego nie przyrządzam. Ale jeśli ona sama by taki żurek... Nie da rady. Okej. Okay. Ja chcę powiedzieć, że świnie są mądrzejsze od psów, jeśli chodzi tam o IQ, i mamy tego dowód. Nie no, spasła świnia tutaj miesiąc później pyta się o ten sam żurek. To. Może go bardzo interesuje, spasłą świnie ten żurek. Dobra, idziemy dalej. Ja mogę mu ugotować, naprawdę. O. Spasła świnia, chcesz ten żurek? Pamiętacie, mieliście taki format, Kowal robi rzeczy. Niech ugotuje żurek. Nie, muszę najpierw zrobić zakwas 3 dni. Ale chyba nie przetrwa ten format, bo wam się nie chce. Nie, Grzegorz... no przestań, z paczulem gotowanie. Ty. Grzegorz Nowak napisał, że poziom prowadzącego to gówno z masłem. Co traktuje jako komplement? No bo masło nie jest takie... Bo masło jest drogie obecnie. O? Powiem szczerze, trochę przecedził. Lepiej margarynę kupować. Zdrowiej, ponoć. Zdrowiej, zdecydowanie gówno z masłem? Gówno z masłem. A to... Próbował? Nie wiem. Może to jest u niego tradycyjne danie. Panie Grzegorzu, nie pytałem, co miał pan na kolację. Panowie, zanim stracę kompletnie kontrolę nad tym programem, zajmijmy się rzeczami, które były ważne w tej kolejce. Tak. A więc mecz Piasta z Legią, kiedy Damian Sylwestrak się skompromitował w sposób niesamowity, ponieważ wyrzucił z boiska Josue za to, że ten był faulowany przez Katranisa. Mam wrażenie, że Damian Sylwestrak byłby w stanie wyrzucić Materazziego po uderzeniu głową przez Zidana. Marcina Wasilewskiego po tym, jak Witser wysłał go na wózek inwalidzki. I
tak dalej, i tak dalej. I Kieliniego za to, że mu Suarez odgryzł ucho. I tego, co i Lubańskiego za to, że go McFarland... Tak, no, wszystko jedno. No. Też mu złamał karierę, a Lubański ma podejść do Realu Madryt. I słuchaj, ale słuchaj, jest szansa na jedną rzecz. Zrobić szympansa. Nie, że pamiętasz, że sędzia Sylwestrzak... Międzynarodowy sędzia, dodajmy. Międzynarodowy byłby w stanie oddać ogłoszenie, że wszystkie walki, jakie stoczył, wygrał Najman. Taki werdykt? Dlaczego? Znaczy nie, jakby sędziował. A. Jakby sędziował. No tak. Powalili Najmana i mówi tak, wygrałeś Najman. Pyk, pyk. Kurwa, chłop by miał tu... Byłby profesorem na świecie w walkach. No. Wystarczyłoby tylko sędziego Sylwestrzaka, no. Nie no, ale to... Nie no, kompromitacja, panowie. Wielopoziomowa, wielopoziomowa. Ja bym to nazwał. No bo teraz tak, wiadomo, że w protokole VAR nie ma możliwości odwołania żółtej kartki. To jest, bez sensu. Głupie, ale... Bardzo głupie. Okej, okay, ale... No, ale tego sędziowie, nie ma, obie. Ale sędziowie, ale... Słuchajcie, spokojnie, nie, spokojnie. Nie, wąs, sędziowie nie, mają wąs, możliwości, wąs, żeby wąs, zapobiec wąs, takim wpadkom. Wąs, wąs, poczekaj. Jeżeli czegoś nie ma w przepisach, bo tak samo i... Wiesz, teraz już wszyscy brną w tym kierunku i to jest bezsensowne tłumaczenie. Tak samo Zibi dzisiaj, Boniek też, że to jest... Słuchaj, nie ma tego w przepisach, tego, nie stosujmy tego, tak? Nie ma. Słuchaj, i ja coś ci powiem, to tak samo jak będziemy mieli za chwileczkę goal line w Ekstraklasie, coś nie wpadło, to też będziemy mieli pretensje, że nie ma? Ale Kowal... Bo nie ma, bo ktoś... Jest coś takiego jak szara strefa. Nie ma szarej strefy. Jest, ale to funkcjonuje, no. A to na granicy z Białorusią. Słuchaj, emigrantów zaraz nam Niemcy wrzucą. Ty, no ty, co mi tu o szarej strefie? W dyskusjach między sędziami w trakcie meczów jest coś takiego jak szara strefa. Ale nie możesz cofnąć. W takich sytuacjach jak to, ale to trzeba wytrzymać te kilka sekund. No zrobiło się tam zamieszanie przecież i wystarczyłoby jedno. Co? Jestem teraz Bartosz Frankowski. Mogę udać. Słuchaj, Damian, wiesz co, tutaj faul zupełnie drugą stronę. Nie, poczekaj. Nie ma faulu. Ja, słuchajcie, nie. Praktyką bo, jest, Kuba, że Kuba. Takie sytuacje się dzieją. Nie, oczywiście. Poza protokołem VAR tak. I sędziowie sobie tak. Właśnie w ten nie, sposób Kuba. Podpowiadają. Nie, Kuba. Bądźmy konsekwentni. Albo sobie nie podpowiadają w ogóle, dokładnie. Albo sobie podpowiadają zawsze. I teraz, jeżeli sobie podpowiadają w innych sytuacjach, dlaczego nie w tej? Kuba. A że tak tutaj jak... na VAR-ze siedział sędzia Bartosz Frankowski, który uchodzi za takiego aptekarza, tak, gościa, który się mocno trzyma przepisów, on po prostu tego nie zrobił. Ale czego? No, żeby trochę poza protokołem dać znak. No, czy złamać nawet. Ale słuchaj, jak możesz coś dać za protokołem, jeżeli sędzia... Ale robią sędzia, tak sędziowie, no ale Kowal, poczekaj, co robią sędziowie? Zanim sędzia na VAR-ze zobaczył powtórkę, to ten już z kartką leciał. Nie może anulować żółtej kartki, żaden VAR. Nie no, gdzie tam, to trochę trwało, no. Ale też... To będzie trochę trwało. Zwłaszcza, że... też stan dobrą... Oglądałeś mecz? Oglądałem, no. Słuchaj. Trwało to tyle, że zanim najpierw to pewnie warowcy patrzyli na boisko, co się dzieje, a później dopiero jak ten wyciągnął kartkę, to sprawdzali, co no się bo tak w gorącej wydarzyło. Wodzie kąpany jest sędzia Sylwestrzak. Nie. Źle poczekaj, mecze. Tak samo bym powiedział, to jak nie ten pierwszy raz. Tak nie samo jak bym powiedział o tym, tak jak ci ten. Słuchaj, to tak samo jak ten w gorącej wodzie kąpany był sędzia, co nam sędziował w Albanii, co Krychowiak gościa pierdolą na trzecim piętrze w głowę. Co Bednarek się wpierdolił w drugą tą? Tak szybko wyciągnął żółte kartki. Mógł poczekać, typ, poczekam. Ten mi na VAR-ze powie, dać mu czy nie dać mu? Poczekaj, kolega czy nie kolega? Hej, chwilę, zaraz, ale dajesz mu, bo widzisz coś. Kowal, nawet jak wyciągnął tę kartkę, no to jakby Stan na Twitterze napisał dobry sposób, że mógł sprawdzić potencjalną czerwoną kartkę dla Josue. No tak. No teoretycznie, no mógł tak. Ale nie możesz wtedy anulować żółty. Nie, wtedy nie można. Nie możesz anulować żółtej, no panowie. Okay. No ale wtedy nie możesz anulować żółtej. Możesz ale wchodzisz do monitora i co? I widzisz, że jednak... Okej, okay, no... Nie, tego już się nie dało na... Słuchajcie, ja wam coś powiem. Trzeba było zrobić poza protokołem. Tego... Nie, poza czym? Poza protokołem VAR. Chcesz mi powiedzieć, ustawić mecz? Nie. Sprawić, żeby była podjęta dobra decyzja. Miały być tylko sytuacje czarno-białe, weryfikowane przez VAR, a sędziowie bardzo często podchodzą do sytuacji 50-50, 60-40 tak. I to też jest poza protokołem. No, dokładnie. Sędziowie tak trzy razy mniej powinni biegać do wozu VAR, do monitora VAR, żeby to było zgodnie z przepisami narzucone przez IFAB. Ale nie biegają, łamią tutaj te reguły. Dlaczego nie złamali też teraz? Ale dał żółtą kartkę, bo wyciągnął ją szybko, bo jemu się wydawało, że była taka sytuacja, dał tą żółtą kartkę
I zostawmy. Tu się pomylił i to się pomylił brutalnie. Tylko złóżmy, tylko spójrzmy na późniejsze jego wyczyny, w ogóle cały mecz, bo to nie jest tylko to. Tak, no ja bo to wiesz, jak będziemy się koncentrowali na jednej żółtej kartce, którą dał, a takich mamy mnóstwo w Ekstraklasie, które były, ale nie powinien dać sędzia. Nie oszukujmy się, mamy takich mnóstwo w każdym spotkaniu ligowym. Czasami mówimy o dwóch żółtych, pierwsza nie należała się, druga słuszna, ale wyleciał z boiska, osłabił zespół. Pytanie, czy osłabił zawodnik, czy sędzia chciał, żeby osłabił ten zespół. O tym się nie rozmawia. Ale zostawmy tą, bo on dał mu kartkę, zanim ci zobaczyli, a nic nie mogli zrobić, bo nie mogą zrobić, no to... Kowal się tego trzyma jak... Nie, no trzymam się, bo poza protokołem, chwilę, zaraz, nie no ekstra, ty, brakuje mi bramki, nie? Ty, poza protokołem, sędzia, weź mi gwizdnik karnego, bo mi brakuje bramki, gwizdnik karnego poza protokołem. Paweł ci patrzył, powie, to 93 rok. Ja się wtedy urodziłem, a co się wtedy jeszcze wydarzyło? No taka rzeczywistość. Można, jeżeli ustawiamy mecze, to się zgadzam. Kowal, ale można łamać przepisy w dobrej wierze. I to byłoby złamanie przepisów w dobrej wierze. Nie. Tutaj byłoby bez szkody dla meczu. A tak, mecz, dokładnie. Mecz na tym, że Sylwestrzak podjął tę decyzję, ucierpiał. Dużo gorzej się oglądało później to spotkanie. Ale słuchaj. No to jest tak, nie wiem, Kowal, no to jest... No. Wszyscy wiemy, że Sylwestrzak popełnił błąd. No, wiemy. No. Ale to nie chodzi o ten jeden. No, on tam popełnił... To, co on później robił, to też było swoją drogą dziwne. Zawodnicy pewnie parę razy się zastanawiali, o co chodzi. Nie, bo to jest taki mniej więcej sędzia, jak nasz reprezentant kraju w piłkę kopaną, nie? Czyli jak on już dostał później na słuchawki, że popełnił błąd, to już tam... Czyli on w przerwie na pewno miał już tego świadomość. A nie widziałeś, jak mu po gaciach leciało ten rzadkie? Słabo mecz oglądałeś, ja widziałem. On nawet... A ten mecz, o którym mówił? No, w piątek, on... Ale co rzadkie? Gówno, to może rzadkie lecieć, lecieć rzadkie po gaciach. Z masłem czy z margarytą? Nie wiem, ale zwróć uwagę, że on po przerwie wyszedł... Nie, dramatycznie, po przerwie gwizdał dramatycznie. Ale wyszedł w czystych gaciach i też miał obsrane, no to co ja ci powiem, ale leciał po nogawce. Co powinno się teraz stać z sędzią Sylwestrzakiem? Zamrażarka, 2 tygodnie minimum. Tylko 2 tygodnie? Nie, no ale to widzisz, bo... Co ty mówisz? Jak 2 tygodnie? Ale ja znam realia naszej. Ale ja się pytam, co się powinno wydarzyć. Za 2 tygodnie to jest kadra. Do końca, co powinno się wydarzyć? Do końca rundy pierwsza liga. Nie, no to mi się wydaje, że to jest tak zwana... Bo to nie jest pierwszy raz, kiedy robił błędy. Ale on przede wszystkim źle zarządza meczem. Tak. Źle... zarządza dawaniem kartkami. On dużo ich daje, prawda? Mi się nie podobało, jak zaraz po tym błędzie ukarał kierownika Legii Warszawa, który protestował. Tak. Bo to jest takie, wiesz już, że popełniłeś błąd. Nie wiadomo, co powiedział, tak, Konrad Paśniewski, ale ja uważam, że okolicznością łagodzącą do tego, co się wydarzyło... Nie ma łagodzących okoliczności, że kierownik mu napierdala sędziemu. Nie ma. Że, no, jeżeli sędzia popełni oczywisty błąd, nawet w prawie czerwoną tą bym anulował. Nawet w kodeksie karnym jest zbrodnia w afekcie. No tak, zależy dokładnie, co powiedzie. Najlepiej, tak, kierownik może... Za chwilę się przyjebiecie do Wukowicza, że ręki nie podał Runajciowi. Nie chcę, robią co chcą. Są dorośli ludzie, no nie jeden nie chce drugiemu podać. Nie ma czegoś takiego... Ja każdemu podam rękę. Myślę, że nie. Kto będzie zawieszał sędziego? Komisja Ligi czy sędziowska? Nie, no, kolegium sędziów. No. Kolegium sędziów. Tomasz Mikulski. No tak, albo wiesz, no, bo pamiętajmy też... Dlatego mówię, że będą 2 tygodnie zamrażarki. Ja chciałem wam tylko jedną rzecz powiedzieć, bo żeby nie było tak, nie? Bo obrona Legii Warszawa i tak dalej, ja rozumiem, że sędzia Sylwestrzak powinien być zawieszony na... No dobra, powinien zacząć sędziować od na przykład... Po kolejnej przerwie reprezentacyjnej, też nie przeginajmy, nikt w PZPN-ie nie zawiesił Mladenowicza na tyle, ile... Mladenowicz dzisiaj w piłkę nie powinien jeszcze grać, a on już, kurwa, w eliminacjach Ligi Mistrzów se bramki strzelał. Już odpadł. Już zdążył strzelić karnego, odpaść, kurwa, a on w ogóle nie powinien grać. No. Ten chłop biegał po boisku i napierdalał po ryjach. Słuchaj, tego sędzia Sylwestrzak nie zrobił. To jest może apel do greckiej federacji, Kowal, jakiś? Nie, w Polsce by go zawieszono wtedy. No tak, powinna być globalna dyskwalifikacja. Ale nie dostał wtedy globalnej? Nie było rozszerzenia ostatnio. Ale jak on dostał? Komunikowano to jako taką globalną. Jak on dostał na jakieś... Będą o to wnioskować, ale ostatecznie nie miało to miejsca. Okay. Słuchaj, umówmy się, że to wszystko, co tam jest związane z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, to nie ma sensu. To jest praktycznie do rozwiązania. To akurat jest inna sprawa, ale... Ale nie, wszystkie te komisje, tak, i tak dalej...
Więcej jak do przerwy reprezentacyjnej, bo niby dlaczego przykład jednego sędziego? Słuchajcie, tam są większe przekręty. Dlaczego mamy karać jednego sędziego? Ale zobacz, sędzia myć. Sam kiedyś nakręciłem jakby aferę wokół tego, że on za wcześnie... Zniszczyłeś człowieka. No. Za wcześnie wszedł do Ekstraklasy. Został wtedy po jakimś czasie cofnięty do pierwszej ligi. I ten sam sędzia myć w tej chwili, ja sobie nie przypominam jakiejś jego dużej wpadki. On po prostu posiedział w tej pierwszej lidze. Przesędziował trochę dłużej i teraz jak już się pojawia na boiskach Ekstraklasy, a zdarza się to, to już takich wpadek nie robi. No to jest czasami, a sędzia Sylwestrzak też bardzo szybko zrobił awans do Ekstraklasy. No to jest jak z piłkarzem, no czasami musisz zejść z Ekstraklasy na wypożyczenie i okrzepnąć, złapać doświadczenie i wtedy wracasz. A sędzia Sylwestrzak bardzo ładnie biega. Ja też pamiętam mecz Chrobry Korona, kiedy tam piłka przeszła metr mniej więcej od ręki, kurczę, już nie pamiętam kogo, i sędzia Sylwestrzak tam zobaczył rękę w polu karnym. To było absurdalne. Korona. Tak, Korona Chrobry, no. Tak. To był chyba najbardziej absurdalny błąd sezonu i chwilę potem sędzia Sylwestrzak ląduje w Ekstraklasie. Ja wtedy się złapałem za głowę i nie wiedziałem, o co chodzi. A możesz pokazać, jak się złapałeś za głowę? Nie, nie mogę. Dobrze. Ale tak tylko... Tak. Nie, nie a mogę. Tak? Czy tak? Nie mogę tego. Można jedną ręką do tak? Czy tak? Okej. Okay. Nie, niestety po prostu nie pamiętam. Okay. Nie otworzę tego już, więc nie chcę powielać nieprawdy. Okej. Okay. Przykro mi. Przykro mi tak samo, jak przykro mi, jak widzę takich gości jak Katranis, bo też o nim musimy powiedzieć. To jest taki... manewr starych ligowych wyjadaczy. I on jest stosowany zwłaszcza wtedy, kiedy robisz stempelek, bo już wiesz, że sfaulowałeś, wiesz, że ta sytuacja jest trudna do oceny, bo obaj piłkarze na siebie biegną. I a zazwyczaj za stempel jest żółta. Jest żółta i sędzia czasami jakby nie ma przekonania, kto kogo tak naprawdę. I często ta osoba, która robi stempel, właśnie skacze i krzyczy. Krzyk jest tutaj jakby podstawowym manewrem. Musisz krzyknąć i się upaść i zwijać się z bólu i wtedy stwarzasz takie pozory, że to ty zostałeś nastemplowany, podczas gdy to ty jesteś oprawcą. Kiedy nie było VAR-u, to mieliśmy bardzo dużo takich sytuacji. No teraz też ich jest, nie jest jakoś drastycznie mniej, no bo VAR w środku pola żółtych kartek nie rozstrzyga. A zwróćmy uwagę, jak Katranis tam się skręcał ale w tej sytuacji. Tak. Ale dobry aktor. Ale dużo lotów, wybitny. Jest to perfidne. Jest to próba naciągnięcia sędziego. Nie. Ale ja wam coś powiem. Przecież wystarczyło mieć tak bardzo inteligentną grupę w tych komisjach i tu żaden VAR nie jest potrzebny. To jest tak, zawodnik się przewrócił. Słuchaj, ja w tej komisji siedział, dam tak pół roku Mladenowiczowi za napierdalanie zawodników na boisku. Ten 3 miesiące za to, że sędzia wyjazd na 4 miesiące czasu. Słuchaj, pozawieszał. Słuchaj, wróci... I kazał trenować. Nie to, że na wczasy jadą, tylko zapierdalać mi tutaj, się nauczyć się, kurwa, na kolejną... Do klasy. Do czego? Do klasy na jakiś mecz. Szkoda tych piłkarzy za klasę, kurwa, no przecież by ich wyrzeźbił, kuźwa, dwóch. Chłopaki przychodzą amatorsko pograć piłkę i wyobraź sobie tego Sylwestrzaka. Ale może by się czegoś nauczył, jakby dostał parę takich... Chyba kopu w dupę, kurwa, by dostał tam, daj spokój, w klasie mógłby najwyżej dostać. A kiedyś był taki przepis, że w rodzimym związku trzeba posędziować 2-3 mecze w roku. Słuchaj, to powinno wrócić. Czy oni gdzieś mają obóz, znaczy mają zgrupowania treningowe, sędziowie? I proszę, wyjechać się przygotować. Kurwa, nie do Turcji, kurwa, no. Ja bym go na Białoruś wysłał i proszę biegać. W tą i z powrotem. Dlaczego ty byś na Białoruś wysłał? Żeby się nauczył na przykład Sylwestrzak biegać. Ale ładnie biega. A nie można się nauczyć na przykład Zakopanem? Nie. Albo w Wiśle z Janem Szturcem? Tam taniej, na Białorusi. 3 miesiące, wracasz, sprawdzamy co... Właśnie jak już pojedziesz na Białoruś, to masz nie wrócić. Żadna szkoda. Jezu. Panowie, ja się odcinam od tego poglądu. Ja też. Ja się odcinam. Jeśli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nas ukaże, to proszę na brudno wysłać. Jak mu się tam spodoba, jakąś willę dostanie, sobie kupi, no to przecież każdy ma prawo wyboru do życia w każdym kraju, w którym chce. To nie jest jakiś tam ten. Czy Piast Gliwice może wygrać mecz, chociaż jeden? Oni kochają remisy. Strzelić gola. Kochają remisy. No, bardzo strzelić więcej bramek niż przeciwnik i generalnie być skutecznym. Ale jak już Sylwestrzak dał mi w prezencie to granie w 10 Legii, no to już by mogli dowieść. Ale tutaj szacunek dla jednego zawodnika Legii, który w tej sytuacji, kiedy Legia mogła wyprowadzać kontry, on się czuł jak ryba w wodzie. Ernest Mucci. Mhm. Znakomicie wygląda.
I no, pojawiały się jakieś. A to Albańczyk. Dokładnie. Poważnie? Tak, pojawiały i się. Do, i dobrze wygląda. Pojawiały się informacje, że jest zainteresowanie klubów hiszpańskich tym zawodnikiem. Chciałem ci powiedzieć, że dzisiaj, właśnie jak już wracamy do Muciego, no. To chciałem ci powiedzieć, że dzisiaj jest tygodnica. A, naszej porażki w Albanii. Bo jest rocznica, miesięcznica, no, ale to jest tygodnica tego, co. A Muci był tam rezerwą. I Muci jest dobrym piłkarzem, a nie, ale za słaby na Albanii. Ale za słaby na Albanii, ale jest tygodnica w pierdolu w Albanii, w Tyranie, tak? Mhm. No, no, jest jak dobra. Ten czas leci. Tak, tak. To za chwilę będziemy miesięcznicę mieli, drugą i dwutygodnica. Dwutygodnica, trzytygodnica, kurwa, człowiek. A opowiadaj, opowiadaj, bo dobry piłkarz. I ja mam takie, tak odniosłem takie wrażenie. Kojarzycie Andrzeja Dudę? Tak. To są różni generalnie piłkarze, ale łączy ich to, że kreatywność na bardzo wysokim poziomie. Łączy ich piłka. Niezły jak na nasze, jak na nasze możliwości dribbling. No i myślę, że jeżeli on się jeszcze pokaże z dobrej strony w tym sezonie w europejskich pucharach, to Legia na nim może naprawdę solidnie zarobić. Na kim? Erneście Muci. Zgadza się. Mi się wydaje, że dobrze może zarobić. To jest zawodnik, który będzie robił postępy. No nie wiem, ile ma tam kontraktów, wiesz, i czy będzie chciał zostać, czy. No to jest do sprawdzenia, Kowal. No to sprawdź sobie. Ja to się tym, wiesz, takimi rzeczami nie interesuję, ale to jest zawodnik, który, wiesz, on dzisiaj tak naprawdę gra. Ja bym powiedział inną piłkę. Troszeczkę inną. On pasuje tam po Żuzułę, po tą ofensywny styl. I mi się wydaje, że Muci jest takim zawodnikiem, który gdyby grał od pierwszej do. Od deski do deski, każde spotkanie? 30 czerwca 2025. Umowa. No właśnie, czyli za chwilę będzie, po tym sezonie będzie, no, już powoli. Dlatego to jest i 22 lata, to jest na stosunkowo młody chłopak. No to zabiorą go z Legii, no, znaczy przede wszystkim patrząc z perspektywy reprezentacji Albanii, no i to co, wiesz, jeszcze teraz fantastyczna grupa Legii w Lidze Konferencji, także no, jeżeli tam się pokaże i zaprezentuje formę z ostatnich, znaczy z tego sezonu, to, no, to nie będą go trzymać, no, nie będą w stanie go utrzymać, no, powiedzmy sobie jasno. Ale zasłużenie wyjedzie. No. Bo mi ten zawodnik akurat teraz pasuje. Teraz jak gra, jak mu powyjeżdżali ci wszyscy tam dookoła, to wiesz, bo on tam jeszcze miał tych zegrzowników i tak dalej, no to. I powyjeżdżali, nie zgłoszali. A jeden podnosi ten, długo nie wyjeżdżał, nie wyjeżdżał, ten Johansson. On tam siedzi na tym, słyszałem, że on tam ten, na Zegrze. Na Zegrze siedzi na tym, na łódce i łowi dalej. Przejeżdżałem niedawno przez Zegrze. Tak, tak, widziałem, a on rzucał. Widziałeś, jak przejeżdżałem przez Zegrze? Nie, widziałem, jak on wędką rzucał, w ciebie. Szybkie pytanie, szybkie odpowiedzi. Legia Aston Villa, wynik. Bo to już teraz w czwartek. Pewnie porażka, ale Legia coś na pewno strzeli. 1-3. A ja myślę, że remis. A nie zdziwię się, jak wygrają. Wszystko jedno. O. Ale nie, wiesz, wszystko jedno? Nie wiem. Bo i Legia, i Raków, dajmy na to, mają fajnych rywali. Słuchaj, fajnie, że tak z takimi przeciwnikami. Słuchaj, to jest bez presji się gra. Nie, mecz dla Muciego, który będzie chciał wyjechać, do zobaczenia w Anglii. I może dla jeszcze innego zawodnika. To jest coś, nie tam jakieś. Wyobraź sobie, że Legia trafia jakiś Batę Borysow. Kuźwa, bać tam. Chciałbyś grać z Batę Borysow? Dzisiaj do tej Białorusi. Mocno, mocno. Ej, kitu, no to, to. Batę Borysow. No ten Borysow. Jeden chuj, jak tam się nazywa. Chodzi mi. Nie, no bardziej mi chodzi o to, że to jest fantastyczny mecz do pokazania. No tak. Przy Łazienkowskiej. Słuchaj, ostatnio Legia z drużyną angielską u siebie wygrała 1-0. Było to Leicester City. I nie tak dawno. Gola strzelił, ja pamiętam ten mecz, bo ja wygrałem na tym meczu 1500 zł. No, i widzisz? I teraz pytanie, czy Unai Emery... Postawiłem dokładny wynik. I pytanie, czy Unai Emery troszeczkę... Klasa, Paweł. Trochę się boję, bo tutaj trzeba, wiesz... I myśmy potem do ulubionych pojechali. Nie, ale to z tydzień, dwa tygodnie później. Nie, no, no. Bo... to dwa tygodnie, czyli dwa tygodnie ten, gdzieś ci uciekło. Słuchaj, ale widziałeś teraz, co zrobili weekend? Tak trochę... No, ale dobra, zostawmy to, co zrobili weekend, bo oni są mocni, ale no dobra. Pytanie... Też pytanie, jaka Aston Villa będzie podchodziła w ogóle do rozgrywek? Czy tutaj trochę rezerwowy skład zagra? Ale po co my tak zawsze narotowane. Ale nie, no, ale każdy będzie rotował. No, no myślę, że Legia akurat będzie wystawiała w rozgrywkach europejskich. No to będzie w lidze. To co najlepsze ma. No dobrze. No. Teraz też zagrała z Piastem pierwszym garniturem. Dobra, zostawmy te składy. Wychodzą takimi, jakich trenerzy widzą i jazda. Dość. Komplet na trybunach.
Dość. Ja zgadzam się z Pawłem. Remis powinna Legia na luzie wyciągnąć, ale to dalej to zobaczymy. Oczywiście, pamiętajmy, najgorsze to, że przy tych angielskich drużynach dalej nie wiem, jak Legia, no wiem, jak Legia wygląda defensywnie, kurwa. Ja widziałem Aston Villa bramki teraz, przecież oni strzelili tam w samej końcówce 3. Ale dobrego obrońcę ściągnęli teraz. Ale nie chodzi o to. Kapłaniego? Tego, że tamci ten, nie, tylko że tamci wrzucają. Austriaka, bo tylko tamci w pole karne wrzucają. Szwajcara. Tamci w pole karne tak wrzucają, że powiem ci, to nie jest przypadek, nie? Dobra, tam gra Matty Cash w pierwszym składzie, nie mogę być aż tak mocny. A to właśnie dlatego nie będzie grał, bo w pierwszym gra. Okej, idziemy do następnego meczu, ale najpierw pytanie. Nie kochasz reprezentanta kraju? Znowu spasła świnia? Tak, spasła świnia. Ona ma swój kącik. Do Kuby teraz. Myślę o Żurek. Czy uważasz, że celem zwiększenia dochodów PZPN, oprócz analizy sytuacji z wozów VAR, sędziowie powinni sprzedawać tam kebaby? Jest to ciekawa koncepcja, ale... Ja nie wiem, czy na to napić. Powiem, że nie. Bo te wozy są zwykle w takich miejscach, gdzie nie ma kibiców, więc oni by sprzedawali kebaby i sami by je musieli kupować. To byłoby trochę bez sensu. Albo pracownicy obsługi meczu. Tylko. Tak. Czyli techniczni, więc nie, ale pomyślałbym o takich wozach w innym miejscu. To jest dobry pomysł. Te wozy są tam, gdzie nie ma kibiców, czyli rozumiem, że mamy takie centrum na Stadionie Arki Gdynia, tak? Ale też chcę powiedzieć, że gdyby odbywała się taka sprzedaż, no to wtedy byśmy już nie atakowali Bartosza Frankowskiego, bo on by mógł wyjść do Kanal Plus i powiedzieć, no słuchajcie, no ja wiem, że nie pojedzie Damianowi Sylwestrzakowi o tym, że sprzedawałem na ciebie. Ja robiłem kebaba, no akurat nie mogłem mieszanego zrobić, nie? Tak. Dobra, idziemy dalej do następnego sobotniego meczu. Raków ograł LKS Łódź 1-0, natomiast oglądałem ten mecz. Maksymalny fart. Robiłem ten mecz. Mm-hmm. Dziki fart. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie było robić ten mecz. Współczuję Kuba Olkiewicz. Bardzo fajnie było robić ten mecz, ale... Macie świetnego napastnika, tylko szkoda, że bramek nie strzela. Ale... Jest nieobudzony pod bramką. Jeden celny strzał Rakowa. Wszystko robi dobrze, ale jak biega w pole karne, to nagle zapomina, co się dzieje. Powiem tak. Każdy miał takiego kolegę na podwórku, że potrafił każdego okiwać, a potem na pustaka nie strzelił. To jest on. Nie, no dramatycznie gra. Znaczy fajny chłopak, wybiegany w ogóle. Mieliśmy wczoraj dyskusję na temat jego oceny. Ale wiecie, tak. Ja mówiłem tak po pierwsze. Ale to nie są biegi przełajowe. Po jego pierwszej kolejce, drugiej, powiedzmy tak, ma jakiś taki... Bodajże to był mecz w Zabrzu, czy... Nie, w Zabrzu, czy... Jakiś taki mecz, gdzie on tak... On z Legią miał taką sytuację Nie. Jest tam na sam, gdzieś tam wysoko nogę podniósł. Nie wiem, czy z Koroną grali oni wtedy. Jakiś mecz taki, pierwszy dwóch kolejek. On tak coś tam podniósł, tą nogę wysoko tutaj zagrał, tutaj nie strzelił. Jakiś taki, coś takiego pamiętam, bo rozmawialiśmy o tym i też tu w programie. I tak, takie ruchy ma takie... Ten, no tylko właśnie... Ruchy wszystko, znajduje się, ale czy ma gola? Nie ma gola. Ani jednego. tyle to ja wiem. No problem w tym, że gdyby miał gola... A tam Raków też pomagał jemu, żeby... No Kowacewicz również podał. Nie, Adnan Kowacewicz, słupek i jeszcze była sytuacja jak Piasecki, co Wladan Kowacewicz ledwo wyjął, nie? To ja ci powiem jedną taką... Ale Wladan Kowacewicz też podał Tejanowi i podnosił. No tak, to ja wam tylko powiem jedną... Trzech zawodników mu pomagało i nie dał rady. Ja wam powiem jedną rzecz. Jak wcześniej mówiliśmy o Legii Aston Villa, to ja tylko zakończę... O występie Rakowa, tak. Jeżeli Raków pojedzie tak, jak grał z UKS-em, to 1-7. To ma taką manitę, piąteczkę przyjmie nawet. I słuchaj, nie interesuje się, wróci Tudor, czy wróci kto inny. 5 przyjmuje. A to ja za Atalantą. UKS za Atalantą i na wyjeździe. Słuchaj, to co UKS im stworzy... Nie, to jest nieprawdopodobne. To jest... Ja pierwszy raz widziałem, żeby w Polsce tyle drużyna była w stanie stworzyć i zagrozić Rakowowi tam w Częstochowie. No to prawda, bo no ale... Raków akurat miał umiejętność pokonywania takich słabszych zespołów w bardzo zdecydowany sposób i pewny, taki 4-0 i tak dalej, i tak dalej. I, no i prawda, tutaj raczej się nie zdarza, że... Tak się zanosiło, ale strzeli gola i koniec. Jeszcze na stadionie w Częstochowie, żeby tak sobie radził, ale też nie porównywałbym tego, co robi Raków, nie budował na tym przewidywań, co się może wydarzyć w meczu z Atalantą, bo... No nie, Michał Pazan chociażby wielokrotnie o tym mówił, że zupełnie inne jest skupienie, kiedy grasz w lidze
a zupełnie inne skupienie, kiedy grasz za 3 dni w pucharach. I, no i zwłaszcza, kiedy ten mecz, ten rywal ligowy, no jest właśnie taki jak ŁKS, no, gdzie wiesz, że raczej wygrasz niskim nakładem sił. Po prostu nie umiemy my jako nacja, jako liga, no to grać co 3 dni. Polaków za dużo nie było. Się koncentrować. No nie, no, dlatego powiedziałem też jako liga. Mhm. Mam tutaj też na myśli, no jak klub, tak, każdy klub Kuba, ma swoją mentalność, trenera. Kuba, no przecież sam... Szwarga powiedział, tak, że to jest inna dyscyplina sportu. No tak, to jest no, oszczędnie. No jest. Dobra, no możesz... a pamiętaj kiedyś... No Liże Kowal, że czytałeś. Wąs. Słuchaj, czasami potrafię otworzyć telefon i przeczytać... Brawo. I wy też tak róbcie, bo wywiad z Dawidą Szwargą. Czasem ślepe kurze się trafi ziarno. Ja... Słuchaj, czasami potrafię odebrać telefon. Po czym się przekonacie niedługo, ale to mówię. Ale to, gdy niektórzy nie wierzą w to, że w ogóle potrafią odebrać. No wiesz, jak Lewandowski teraz. Ale jeszcze przechodząc do Rakowa, to ja bym zwrócił uwagę na to, że ta gra defensywna bardzo źle wyglądała w tym spotkaniu Rakowa, ale nie tylko samej linii obrony, tylko też środka pola. Raków nie zagrał w tym meczu na dwóch stricte defensywnych pomocników, czyli na Papa Nikolału i Bergrena, jak zazwyczaj grali w tym sezonie, tylko grał Koczerkin, który jest stricte bardziej ofensywnym zawodnikiem. Ale Sfarnas i Arsenicz to byli najlepsi środkowi obrońcy Rakowa w poprzednim sezonie, oni teraz są kontuzjowani. Więc bez tej dwójki w Bergamo, no będą dość duże ciężary. Ale to nie ma znaczenia. To jest tak naprawdę no, fantastyczna przygoda dla Rakowa, który zrobił plan minimum, awansował do Ligi Europy. Czego tam wymagacie? Ewentualnie jak się uda trzecie miejsce i przejścia na wiosnę do Ligi Konferencji? Ja tylko nie ma tak naprawdę moim zdaniem jakiegoś celu przed Rakowem. Niech po prostu ta przygoda będzie fajna. No teraz się mogą tym bawić. Oni nie mają presji. Dokładnie. Ale mówię, z fajnymi drużynami. Tak, fajne mecze zagrać, fajnie się pokazać. Z fajnymi zawodnikami. Zarobić pieniądze, zarobić punkty do rankingu. Wyobraźcie sobie, że oni mieli takich przeciwników. Powiedzmy sobie jasno, że ich oglądalność poza Polską to pewnie wyniosła 4 osoby. Mecz na Cyprze, poza Polską mówię, mecz w Estonii i mecz w Azerbejdżanie. Pojadą do Włoch. W Danii. Gdzie? W Danii. Chyba sam, kto był w Danii? Kopenhaga. A, bo jeszcze Kopenhaga, tak. Ty faktycznie, bo oni, no dobra, tam trochę więcej, bo zapomniałem o tej Kopenhadze, tak, bo oni 8 meczów zagrali, ja tylko policzyłem to 6. No dobra, słuchajcie, oni we Włoszech będą najbardziej oglądalną drużyną, znaczy... Ze wszystkich ich meczów wyjazdowych, z tych wszystkich, które rozegrali, to ten 9 będzie najbardziej oglądalny przez rzeszę różnych kibiców, nie tylko na stadionie, ale we Włoszech. No transmisja na Włochy idzie, tak? No tak. Myślicie, że transmisja na Włochy poszła z Kopenhagą? Nie. To, Legii na Anglię? Za 100 milion? Też nie. Właśnie, to jest ta różnica, to jest ta piękność w futbolu dla tych zawodników. Czy oni wiesz, czy nie będą tutaj... Słuchaj, to nim coś... Kowal, tam wiesz, będzie dużo meczów o tej samej porze. Będzie i Liga Europy, i Liga Konferencji, no nie każdy będzie... Martwi mnie jedna rzecz, Martwi mnie jedna rzecz, panowie. W rejonie, tam gdzie jest Bergamo i tak dalej, to ci, co nie pójdą na stadion, to sobie odpalą swój klub. Bądźmy poważni. Jeżeli ktoś blisko mieszka, to jest inaczej. Chciałbyś się wybrać na przykład do... A nie, oni u siebie nie grają, ale do Borysowa? Jezus Maria. Z sędzią Sylwestrzakiem pod pachą. Nie, oni u siebie nie grają, dobrze. Martwi mnie jedna rzecz. Jaka? Że Raków się stał, w tym, bo on był powtarzalny i to było fajne, ale teraz jest to taki aż zbyt powtarzalny i taki łatwy do przeczytania. Tak. Nudny jest. Wiesz, do linii wrzucić. Wiesz co, ja coś ci powiem, że Raków tak naprawdę, ja rozumiem, oddzielam, ale w Ekstraklasie jest, o Jezus Maria. Powiem tak, gdybym miał wyceniać teraz dwie nudne zespoły, to mrak, nie ze wszystkich ten, ale bo gdybym miał tak oceniać, to ci powiem tak, dużo wyższą notę Rakowowi nie dałbym od Krakowi. A to wyobraźcie sobie, to jest duża rzecz, nie? To jest, powiem ci, oglądanie meczów Rakowa w ofensywie, gdy prowadzi 1-0 i uważasz, że może i z tą defensywą ŁKS-u, nie? Że tam powinno być 5-6. No ale Rakus nie stworzył takich klarowych. Nie, no właśnie mówię, że to jest jedna z nudniejszych drużyn.
To jest po prostu tylko fart, że bramka, słuchaj, z pustej ci wybiga, przecież tam ten, no przecież tam wpada do bramki, nawet Kubacewicz by nie dał rady. Rakowitan wybiega. Rakowitan. No to mówisz, wiesz, no ten mecz nie powinien być wygrany ogólnie przez Raków, ale, ale dobra, no dowiózł 3 punkty, tylko to jest tak troszeczkę, powiem wam tak, męczarnia, oczu. Raków zacznie grać na wiosnę w lidze. Kiedy? Na wiosnę. Aha. Nie ma co się spodziewać. Jak odpadnie z ligi czyli? Europy. Nie ma co się teraz spodziewać, bo każda kolejna drużyna, która grała w pucharach, to pokazuje, że jesienią raczej męczy bułę i po prostu, jeżeli przepycha mecze tak jak Raków z ŁKS-em, też szczęśliwie, ale zdobywa co? Punkty, to jest okej. Okay. Dopóki jak zdobywa punkty, jest okej, okay, a Raków ma póki co średnią więcej niż 2 punkty na mecz, więc jest okay. Tym względem jest bardzo okej. Okay. Zanotuj. Ale co? Bo Raków zacznie grać na wiosnę, to powiedział Białek. Tak, to ja. Czyli do wiosny nie zajmujemy się meczami ligowymi Rakowa. I ja to też przyjmuję, zgadzam się z Białkiem. Czyli od tej pory do wiosny ja nie rozmawiam o Rakowie, o jego meczach. Ja mimo wszystko coś powiem o meczach Rakowa. nie, ale Kuba, tu się całkowicie zgodzę, nawet jak czytając ten wywiad, tak? Słuchajcie, no, zastanawiało mnie... Jedno, czego wcześniej nie słyszałem, tak? No bo tam jest tak, Dawid Szarga mówi, za dużo nowych twarzy w klubie, granie co 3 dni. Słuchajcie, pamiętacie, jak się do Probierza... No dzisiaj ciągniemy tą wypowiedź Probierza, że puchary to pocałunek śmierci. Mm-hmm. A to nagle się okazuje, że granie co 3 dni to jest inna dyscyplina sportu. Kuźwa, myślałem, że to my rozmawiamy o piłce nożnej, nie? No tak. Naprawdę? No tak, no bo trenować inna, po prostu nie możesz ale w tygodniu. To jest inna dyscyplina. Nie, ja rozumiem, o co chodzi, no ale wiesz... Trener to w jakiś sposób uargumentował, tak? Tak, tak. No, ale regeneracja i tak dalej. Pamiętajcie, ja chciałem tylko was powiadomić, dziennikarzy, nie no. Jestem ja, że selekcjoner też nie ma czasu na treningi, a tak go szybko zwalniacie. Myślę, że selekcjonera to zwalnia prezes PZPN. No nie, no ale jemu. No co? Ale wy w artykułach. Nie, no wiem, ale wiecie, nie, no bardziej mi... Śmieję się z tego, tak, że... No, przecież, ale to jest wiadome, tak? No, pamiętajmy też, że Raków praktycznie od początku tego sezonu gra co 3 dni. Tak. To nie jest coś takiego, jak... Że on dopiero teraz zacznie. No już ma za sobą te 8 meczów. No tak? I też naprawdę te sezony polskich drużyn w pucharach są bardzo długie. No wyobraźcie sobie, że oglądasz dzisiaj Krakowie i teraz tej Krakowi dorzuć te 8 meczów, co miał Raków. Do tej Krakowi, którą teraz oglądam. Krakowa nie ma kadry na Ekstraklasę. Ale nie, no, ale nie, ale wyobraź sobie to, co... Na przykład, daję na przykład Krakowi i dorzuć jej 8 meczów, które rozegrał Raków. To dużo. No, to dużo. No Dawid Szwarga mówi, że w tej rundzie 34 mecze Raków zagra, czyli tyle, ile większość klubów naszych no, przez cały sezon. No, ale to tak, no Lech w tamtym sezonie karowym 20 meczów rozegrał. Lech czy Legia... Bo my zaczynamy od pierwszej rundy eliminacji tak, i tak, no, to jest tak, kolosalna liczba. Czy Lech jak druga liga w zasadzie. No. Tak, no w zasadzie grasz drugą ligę. No, no Legia też dwa lata temu za Michniewicza też miała chyba 30 coś do Bożego Narodzenia, bo no pamiętam jeszcze w tych latach, co są mistrzostwa... Jakieś. Nie przeszkadzaj, Paweł. A co właśnie? Nic nie mówię. Co? Znowu chcesz mi jakiegoś tucznika przedstawić, jakieś pytanie? Nie, nie, jest pytanie, ale nie od tucznika. Aha. Ale mów. Na pewno Raków ma bardzo szeroką kadrę i ja bym chciał, to jest oczywiście moje takie... Gdybym ja był trenerem, to przetestowałbym taki wariant polegający na dedykowanych piłkarzach pod ligę. Masz skład trochę pucharowy, a trochę ligowy. I na przykład jest taki Dawid Drachal, on wie, że raczej sobie nie pogra w pucharach, a w lidze sobie pogra i fajnie, fajnie wyglądał. I fajnie, żeby on jakby był takim gościem pierwszego garnituru w lidze. I też on by zupełnie inną koncentracją podchodził do meczów ligowych, gdyby wiedział, że tylko w lidze będzie grał, a w pucharach od wielkiego dzwona. Bo jeżeli piłkarz walczy... A mógłby się obrazić. Młody chłopak, który dopiero zaczyna w lidze, obrazić. To znacie do nas, ale no jeżeli gra w lidze? Jeżeli by się obraził, no to by świadczyło fatalnie o jego mentalności i o tym, że nie jest gotowy na dużą piłkę. No po prostu, no trzeba znać swoje miejsce Drachal. W brzegu. On marzy o złotej piłce. Mówił to u nas. No i fajnie, że marzy o złotej piłce. Każdy no, ma prawo. Każdy ma prawo i ja absolutnie za marzenia nie zamierzam nikogo wyśmiewać. Natomiast no, ja na przykład wiem, o czym Kowal marzy ja też w tej chwili. O przerwie, dokładnie. Tak. Ej, zaraz. Ja też marzyłem, ale nie wygrałem. Złotej piłki. No. Ale dlatego piłeś... Lewandowski marzył, też nie wygrał. Niech będzie taki, nie wiem, Bartosz Nowak. Teraz nawet nie jest nominowany w tym FIFA Best. Kowal, twój komentarz do tego.
Słuchaj, mój komentarz. Do czego? Do nagrody FIFA Best. A ile tam nominowano? Chyba 10, nie? Najlepszych piłkarzy tego roku. To ja ci powiem tak, mój komentarz to może być najwyżej do nominacji do Złotej Piłki. Mhm. Nominowano 30, tak? Mhm. Wśród nich Lewandowski. Mhm. Robert. Poważnie? Nie wiedziałem. Ale teraz wyobraź sobie, gdybyś tak na początku przyszłego roku było nominowanych 30 filmów do tego i złotej statuetki, jak ona się nazywa? Oscar. Do Oscara. No. 30 filmów. Wyobraź sobie, że ci ludzie by wymyślili 30 filmów, na którym pewnie jeden to był tylko reżyser i aktorzy, nie? Mhm. Bo takie dziadostwo nagrywają. I teraz właśnie to samo zrobili. 30. Tam powinno być 5 nominacji i wyjazd. Reszta się nie nadaje, no. To jest mój temat na 30 osób nominowanych do Złotej Piłki. Wstępna lista, 30 osób, z czego połowa po głowie się kopie albo i 3/4. No dajcie spokój. To tak samo jakby, dlaczego przy Oscarach nie dają 30 nominacji? A propos Oscara? Bo nikt nie nagrał, bo nikt ci nie nagra 30 dobrych filmów. W Simpsonach była fajna scena a propos Oscara, no, że siedzi reżyser i kręcą film i mówi ten reżyser, że czuje Oscara. Mhm. Jest taki szerszy plan, jest taki dźwiękowiec i on mówi, Oskar, umyj się. No ale to właśnie. Kowal, pytanie jest do ciebie ważne z czatu, które ja ci chciałem zadać, ale zawsze zapominałem. Czy ty masz w domu komputer? Padła ostatnio ta kwestia gdzieś. Też to widziałem na Twitterze. Ale komputer? Nie, kurwa, komputer, nie komputer. No komputer, są laptopy, komputery stacjonarne. Kowala ostatnio ktoś o to pytał. Tablety. Pytanie, na Twitterze pytanie. Chyba. Pytali. Nie, u nas programy. Nie pytali tam. Ale nie było go wtedy. Kogo? Aha, to rozmawialiśmy o tym bez Kowala. Tak. Okej, okay, dobra. Czy ty masz w domu komputer? Nie mam. Ani stacjonarnego, ani laptopa? Nie, a po co mi? Okej. Okay. A jak maile sprawdzasz? Co? Maile jak sprawdzasz? Okej. Okay. Wszystko jest tu. A jak chcesz pograć sobie w gierki? W co? W gierki. Co? Nie, no w gierki to tylko dzieci grają. Dobra. Paweł, jakbym miał tyle co lat, co ty, to bym se grał w gierki. Ja nie gram w gierki, Kowal. Jestem poważnym człowiekiem. No ja mam 51 lat, myślę, że nie będę chyba se pykał w gierki. A ja mam 30 lat i nie gram w gierki. Słuchaj, w wieku 51 lat są dużo lepsze rzeczy do grania. Tu nie potrzebujesz, wiesz, telefonów ani nic tam. Ja się z tobą zgadzam. Ja się z tobą zgadzam. Piszcie, w co gra Kowal. W zielone. Dobra. Dzisiaj robimy trochę inaczej. W szachy grasz? Czasem. No. Po macoszemu zrobimy mecz przed przerwą. Widzę w Krakowie. My się nie chcę o ten mecz ogadać. Super. Akurat tego meczu nie oglądałem, powiem szczerze, więc... Ja oglądałem oddechy do dechy i chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Krakowie jest tak nudnym zespołem, że okay, po prostu nie mam do nic powiedzieć. Ale jak ci powiem, bo Gulliverzy stopeczni Krakowi dali temu Pawłowskiemu strzelić z głowy, to musiał się Jacek Zieliński podłamać. Nie, tak. Ale słuchaj, bo ja wiesz, co ja zrobiłem, patrząc na to spotkanie. Chciałem sobie przypomnieć Krakowi gola. I co mi wyskoczyło? Zaraz poczekaj, żebym nie oszukał. Pyk. 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 Krakowia, uwaga. Krakowia, ostatnie mecze. 0-0. 0-2, 0-0, 0-0, 1-1. Nie, nie. Rozwalili 3-1 w Zagłębie Sosnowiec w meczu towarzyskim, teraz w przerwie reprezentacyjnej. I tak patrzysz, co to jest? Ja tak mówię... Coś na flaskorze, na zielono, mówię, wygrali coś, ale tak mówię, Zagłębie Sosnowiec i tak mówię, poczekaj chwilę, zaraz, przecież za chwilę masz program, przygotuj się. Ja mówię, no przecież oni nic nie strzelili, nie, i tak sobie biorę, to jest nieprawdopodobne, nie, ale oni są... Ale zaraz, no Kowal, dzisiaj Krakowia gola strzeliła jednego. Tak? No. No i raz. Tak, ja wiem, no. Tylko, no to wiesz, szkoda, że nie do tej bramki, co trzeba. No. Ale jednak przełamanie. Ale nie, wiecie co, powiem ci, oni tak, to są dwie drużyny w naszej Ekstraklasie, które mają 6 po 8 kolejkach, a nie, Krakowia po 7, bilans bramkowy. Kto jest najnudniejszy według was? Dwie drużyny, poza Krakowem. Najmniej goli? 6 bilans bramkowy. Krakowia ma po 7, a jest jedna drużyna, która ma po 8. Ja sprawdzałem to dzisiaj, ale zapomniałem. No nie, no korona. Nie, mówiliśmy o tym nudnym Piaście Gliwice. No. A, nie, to Piast jest ciekawy. Piast jest ciekawy, tylko nieskuteczny.
Piastek no, kreuje bardzo dużo sytuacji, ośmiu, a Krakowia jest po prostu... Ale w 8 meczach 6-6, no ja wiem, no ale to są, znaczy kreuje, tylko że nie ma skuteczności, tak? Tak, no ale Piast jakby miał 13, to nie byłoby jakieś, jak to się mówi, coś tak, anomalia jakby, jakaś, tylko tak, raczej naturalna kolej rzeczy. Jakby nie Sylweszczak, to Piast by nie miał tylu punktów, no ale no dobra, no to wiesz, tak... Miał być po macoszemu. A, też, to idziemy na przodu. Ja tylko jestem zdziwiony polityką kadrową Krakowi i próbuję sobie ułożyć w głowie, o co tam chodzi, bo uważam oczywiście ściągnięcie Kamila Glika za fantastyczny ruch. No, na pewno. Ale jeszcze tego Skaw z Garda ściągnęli. Też środkowy obrońca. Tak. A Kamil Kiedy... No tam było trzech środkowych obrońców. Brawo, Kuba, że ruszyłeś, bo miałem się zapytać przed programem was, bo kiedy Kamil tam ma zagrać? Nie, no on... Pauzuje za czerwoną kartkę. On jeszcze... Co? Pauzuje za czerwoną kartkę teraz. Aha, i później będzie powołany na kadrę, to... Naprawdę. Co? Tak tam nie patrzysz. Serio? No. Że jak? W Piaście Gliwice to, kiedyś... To znaczy... Nie, no w Serie B, tak? Gra w Serie B dostał. Aha, i to co? Tak komentator dzisiaj mówił na meczu. No dobra, okej. Okay. Naprawdę. Nie chcę w to chodzić, ale o coś innego mi chodzi. Kamil dostał czerwoną kartkę. Ściągnięcie Kamila Glika to jest oczywiście fantastyczny ruch, natomiast ja nie rozumiem, o co chodzi Krakowi, która ma do gry 13 zawodników i nie robi żadnych transferów przez całe okienko. Teraz już 15. I nagle ściąga Kamila Glika, który, no wiadomo, że jest mega drogim zawodnikiem, jak na warunki ekstraklasy. Oczywiście ja nie wiem, ile zarabia Kamil Glik, no ale podejrzewam, że troszeczkę więcej niż... Nie wiem, no Jakub Myszor, no to raczej jest jeden z najwyższych kontraktów w Krakowie, o ile nie najwyższy. No mniej więcej pewnie taki kontrakt, jaki miał Konoplanka w tamtym sezonie, a ten kontrakt był ogromny. I jakby nie rozumiem, dlaczego ty nie zakontraktujesz sobie na przykład 5 piłkarzy, trochę słabszych niż Kamil Glik, ale takich, którzy poszerzają ci kadrę, robią a ściągasz głębie. Jednego, który... No, to pomoże ci na pozycji obrońcy, natomiast ty wciąż masz mega wąską kadrę i za chwilę, za 5 kolejek, kiedy zaczną się kartki i kontuzje, no Krakowia będzie miała bardzo duże problemy z grą w piłkę, ze skleceniem jakiegoś składu. No bo a Krakowia nie ma jeszcze rezerw? Nie ma rezerw, oczywiście, że nie ma rezerw. No taki był plan, no bo pieniądze. Oszczędność, ale to jest taka... Ale ma Stefana Majewskiego do rektora. To jest szukanie oszczędności w miejscu, gdzie akurat nie powinno się szukać oszczędności. Bo akurat dla młodych piłkarzy niezwykle istotne są rezerwy, bo młody piłkarz wie, że jest często za słaby na pierwszy skład, ale może łapać te minuty w seniorskiej piłce w rezerwach. W tej sytuacji młodzi piłkarze po prostu nie będą chcieli przychodzić do Krakowi i drużyny, które nie miały rezerw, bo chciały też oszczędzić, bardzo szybko do tych rezerw wracają i Krakowia pewnie zaraz też wróci, aczkolwiek Krakowią rządzi Janusz Filipiak, który jest nieobliczalny. W każdym razie chciałbym wiedzieć, o co tutaj chodzi. Nie robisz transferów kompletnie przez całe okno transferowe, masz strasznie wąski skład i nagle robisz mega drogi transfer. Po prostu ja tego nie rozumiem absolutnie. A ja mam pytanie jedno. Stefan Majewski, coś kiedyś mi tak się kojarzyło. On rozmawia z Weszło, czy nie? Nie wiem. Ja nie rozmawiam ze Stefanem Majewskim. Ze mną rozmawia. Nie wiem, ale... Musimy go ściągnąć do jakiegoś... A jestem z Weszło. Czyli rozmawia. Ale będziemy chyba podejmować ten temat z redaktorem Janem Mazurkiem. Będziemy jechać do Krakowi. Jednej z postaci z Krakowa. I też chcemy... Smoka Wawelskiego. Tak, do Smoka Wawelskiego. I chcemy też porozmawiać z... Bo już robiliśmy wywiad z Syrenką w Warszawie. I teraz Smok Wawelski. To nie był mecz po macoszemu. My inny będziemy musieli poświęcić. Byśmy się rozgadali jak stare Katary. A nie o meczu gadaliśmy, tylko tak dookoła. No ale to wciąż jest o meczu. Przerwa. W przerwie wam pokażemy quiz z Radkiem Majewskim, który ukazał się już na naszych łamach Weszło TV. Oglądajcie, podepnę w komentarzu. To co było, to znowu pokazujesz? Tak. No żeby sobie rodzina nadrobili. Bo ten nowy to jest niespodzianka zupełna. Nowy jest niespodzianka. Ale Petrada, tak. To jest Petrada. Zobacz. Nie musisz mówić, nie występowałem, ale wiem, bo dzwonili. Ale byłeś. Dobrze, no to osąd bohatera. Na Kowala. Zostaw Majewskiego z bohaterami. Kowal w jakim szoku? Baw się, tak. Ten jak mi zarzucił tutaj temat. To nie jest łatwe. Na którym miejscu została uwieczniona Stalowa Wola? Miasto zwycięzcy trzeciej ligi 2002-2023 grupy czwartej. Byłem kiedyś w Stalowej Woli, muszę powiedzieć. I mam pewne podejrzenie. Po prawej? Tak. To wygląda. Nie, on, to pod pomnik Jaromira Wieczęcia. Tam poza stalowym pomnikiem i budowlami to nic nie ma innego niż Wola, nie?
Nie, wygląda ładnie, ale tak trochę okroiliście to, nie? Z trzech nagle się zrobił dwa, no bo nie wiesz, że tak szybko zrobili akwen wodny. Bo reszta to jest. No tak, poczekaj. Na którym zdjęciu została wierzchniona stalowa wola? No ja też tam byłem i tam grałem, przecież stalowa wola za moich czasów w Ekstraklasie, znaczy w Ekstraklasie pierwszej. To Metropolia teraz, to sprawia. Tak. Cały czas. Idzie cały czas do prawej. Chcecie wody? A, macie wodę. Słuchaj, najprościej byłoby zobaczyć po fladze biało-czerwonej i po placu. Bo coś mi się wydaje. Z całej woli jest biało-czerwona flaga? I tylko place tam są. Nie, plac i no wiesz, no, ze względu na podejście, że tam za, flagi unijnej nie ma, czyli pewnie chodzi o przybytek PiSu, to dobra, środkowe zdjęcie. A więc po kolei. No, nie kasuj, nie kasuj. A więc po kolei. Nie kasuj. Koniunkcja żadna. Od prawej strony Nowy Jork. O, panie! Dzięki ujemy za informację. Nowy Sącz. Drugie miejsce w tabeli trzeciej ligi grupy czwartej, Świdnik. Na środek? Tak. A stalowa wola po lewej. Co na dwa, te 50%. Dlaczego Radku, stalowa wola i Świdnik wyprzedzili Kraków? Mówisz to poprawę, jak teraz wyglądają. Tak. Nie, w tabeli grupy czwartej. W zeszłym sezonie, no tak? Grali do końca, no zdobywali punkty, no wtedy, kiedy my je gubiliśmy. Czy oni wygrali ligę, bo wygrywali mecze, a wy nie awansowaliście, bo nie zdobywaliśmy punktów. Tak. No dobry. Ale dlaczego nie zdobywaliście punktów? Bo nie wygrywaliście meczów. No tak jest, nie, no zawaliliśmy końcowe. No. Ja już gdzieś to coś tam chyba mówiłem, wspominałem, no, że ogólnie jak pojechaliśmy do nich, no to dla nas był idealny remis, ale dobry mecz ogólnie, fajny mecz, trzeciogłowy szybki. I później oni byli stabilni, sztywni, ja to mówię w cudzysłowie, bo grali bardzo dobrą formę, mieli, utrzymali to z naszego meczu. A my się poskładaliśmy na Sandomierzu, gdzie nie wygraliśmy meczu i zgubiliśmy punkty. I potem nie umieliśmy ją nadgonić. Radek, a powiedz, bo w Wieczyste jest dużo takich piłkarzy z CV jak ty, którzy schodzą poziom niżej i myślą, że ta liga sama się trochę wygra, nie? Czy jest za wygodnie w tym nie, klubie? Nie jest tak, ale wiesz, no wy nie wzięliście pod uwagę, no to ja już Krzyśkowi mówiłem, bo on gdzieś dał jakiś film o filmiku, mówił, że są zawodnicy spełnieni, ale on nie wziął pod uwagę, że zawodnicy, którzy przyszli powiedzmy na 8-10, no nie wiem dokładnie, już nazwisk nie chcę teraz wymienić, no to 6 miał krzyżowe albo z kolanem coś, albo byli na 2 miesiące out, wrócili na jeden mecz, nie było obrony. No wiesz, strasznie dużo się posypało no, w ostatnich meczach i jakbyś zobaczył obronę, jaka grała wtedy, a jaka jest teraz w Wieczystej, no to nie wiem, czy jest pół osoby, nie, takiej samej. Jedna jest osoba, prawy obrońca, który chyba też już... To z Ukrainy, Faworow, tak? Nie, to on strzelił, to widzisz, no to masz, jeden został, ale on grał jako szóstka w kolei, okay. Bo nie było ludzi do środka pola, bo byli kontuzowani. No jak z każdego meczu zbierasz zwłoki tak zwane, czyli albo ktoś ma krzyżowe, ja mówię, że na to krzyżowe, czyli najgorszej kontuzji dla piłkarza, no to ja byłem na samym końcu, na końcu tej wyliczanki, bo ja grałem 3 mecze z więzadłem krzyżowym rozwalonym, czyli do operacji. Jak ja zadzwoniłem do doktora Jaroszewskiego i on mówił, po rezonansie mówi do mnie, ty, ale ty już nie grasz. Ja mówię, no 3 mecze już zagrałem. No to nie jest dobrze. No i jakby całościowo strasznie dużo kontuzji było. No i to też jakby zawodnicy, na których się liczyło, nie grali, nie brali udziału. No to tak wyczerpująca odpowiedź teraz. Tak, nie, tak, teraz jestem zadowolony. Ale mam złą wiadomość, za to nie ma punktów, więc... Nie ma. Nie, dobra, no ale wyznaczasz, nie wygram, tak. Wyznaczasz dalej, bo Kowal pomylił stalową wolę. Którego? To jest niepotrzebne. To jest niemoralne. O czym mówicie? Wróciliśmy. Mówicie o premii? Czy coś tam świnia pisze o jedzeniu? Nie. Bo słyszałem, że głodny jesteś. Ciekawe, jak było nas słychać. Co? Ile było nas słychać na Nie, nie było was słychać, bo ja też wchodziłem, bo byłem wyrzucić coś do kosza. A byłem tutaj i kontrolowałem. To mogłeś wyrzucić do kosza. Brawo Wojtek, czytasz mi jak książkę. Chciałem coś wyrzucić do kosza, no śmieci. No tak. Chciałem to zachować w tajemnicy, ale wszystko rozczytałeś. Panowie, odstąpmy od tego. Uwaga, ktoś jeszcze wchodzi. Kto tam? Policja?
Paweł, to się inaczej mówi, jak Zbigniew Monik. Zostawmy to. Zostawmy to, Paweł. Słuchajcie, ale, to jest niepotrzebne. Ale powiem wam, że to jest też tak. To jest niemoralne. A tylko dzisiaj z prezesem rozmawiałeś. Ty, ale nie, prezes Boniek jest zaskakujący. Słuchajcie, on mi taki młyn we łbie zrobił w ostatnich tygodniach, że ja już nie wiem, o co chodzi. Z nimi jest niereformowalny, nie? Mi złożył życzenie na urodziny. Ale nie, dla mnie, słuchaj, ja wiem o tym, że Twitter jest też, albo przede wszystkim do zabawy, ale słuchajcie, no... To co z nim podpalił wczoraj. Nie no. A co podpalił? Bo ja wczoraj byłem... Nie... Słuchaj, no skomentował Zibiak. Po 12, ja już szedłem spać, mówię, bo rano muszę wstać, patrzę, Zibi wrzucił. A obejrzałem skrót, można i spać. Z Ekstraklasy, nie? No i tam o Sylwestrzaku, nie? Tam dwie mordki jakieś się tam wrzucił, że może być ten. A no, każdy popełniał błędy, ty. Ja mówię, no podpalił i idzie spać. Mówię, no... No mi świata, no mówię, normalnie zapalił Twittera i poszedł spać. Ja myślę, no to jest niemożliwe. Nie masz Twittera. Co? Nie masz Twittera. A, nie ma Twittera. X. Ale nie, bardziej chodzi mi o to, że Zibi jest, dla mnie to jest mi... Nie, jest mi świata, ja to... Słuchajcie, jak ktoś mi kiedyś wytłumaczy, a mam nadzieję, że kiedyś mi Zibi to wytłumaczy, jak przyjedzie do Polski, spotkamy się na jakimś napoju, i mi wytłumaczy, dlaczego on twierdzi, że Boniek to był, no i Boniek, że Brzęczek to był świetny selekcjoner. A sam go zwolnił. Powiem wam, że... Słuchajcie, ja nie jestem w stanie tego przegryźć. Moja głowa tego nie przyjmuje, to tego wszystkiego, nie? To jest coś niebywałego. Ale Zbigniew Boniek nie pierwszy raz by się ze sobą pokłócił. Ale nie. Życie, kiedyś była taka przeróbka, ale rytma na kołtonie. My jesteśmy słabi. Tak. My jesteśmy słabi, ale problem jest inny. Ale słuchaj. Ale tu akurat widzę pewną logikę. W sensie, ale ja rozumiem, że Boniek może cenić Brzęczka. Nie wiem dlaczego, ale rozumiem, że może cenić. A to, że go zwolnił, on go zwolnił dlatego, że już jakby taka aura się wytworzyła wokół Brzęczka, że to był jedyny możliwy rozwiązanie. Czyżby się przyczyniła do tego jakaś książka? Myślisz, że Brzęczek... Brzęczek, myślisz, że Zibi by się przejmował? Nie, to ja nawet nie uwierzę. Słuchajcie, tu Kasia, użytkownik nazwa kanału jeden pisze, że kiedyś było bardziej merytorycznie tutaj, no. Kiedy? Nie wiem właśnie kiedy. Kiedy było? Nie, może się pomylił ze sport.pl, nas pomylił, nie wiem. Mnie to często Paweł, dziwi, to może że merytoryka teraz. Merytoryka jest u nas mylona z nudą często. Tak. Że jak ktoś jest nudny, to znaczy, że jest merytoryczny. Nie do końca, bo w naszej głupiej gadce też jest dużo merytoryki. Porozmawiajmy merytorycznie o półprzestrzeniach, o rajdach progresywnych, o XG w meczu Jagiellonii z Radomiakiem Radą. A to ja mam ciekawostkę odnośnie do XG w meczu Jagiellonii z Radomiakiem. Pierdolę. Mianowicie 0,06, tyle było XG Enrique po tych dwóch golach. Czyli strzelił dwa gole, które nie powinny, nie powinny w zasadzie paść. I to jest docenienie tego gościa, bo ja pewnie bardziej będziemy doceniać ten gol z połowy, ale mnie się o wiele bardziej podobał ten gol głową, bo to wcale nie była dobra wrzutka. To nie było tak, że Castañeda trafił w głowę Enrique. Enrique musiał mega wysoki wyskok zrobić i dał radę. Pamiętam jak... R. Pedro, linia lotnicza. Tak, mieliśmy kiedyś w naszej lidze Miłosza Przybyckiego, który był beznadziejnym piłkarzem, natomiast kiedyś Kanal Plus przy współpracy z jakimś tam laboratorium zmierzyło jego wyskok dosiężny i wyszło, że on ma wtedy... Ponadprzeciętny, większy niż Cristiano Ronaldo. Taka anomalia w naszych ligowych realiach. Chciałbym, żeby podobne badanie powstało teraz z Pedro Enrique, bo myślę, że też ma wysoki ten wyskok. Pewna paradoksalna Miłosz sytuacja. Miłosz Przybycki, obecnie zawodnik Mazowi Mińsk. Proszę bardzo, jaka ciekawostka. On też się tak bujał po niższych ligach. Jest to pewien paradoks, że jest Luis Rocha, który ma 2 metry w Radomiaku, a to Enrique uchodzi za człowieka, który dobrze gra głową. A ma 1,85 m. Chce ktoś tam merytorycznie o tym meczu? Tak. 2-0 to niebezpieczny wynik. Ale obrona Radomiaka ładnie tam. No nie no, 2-0 to niebezpieczny wynik. A powiem wam ciekawostkę na temat tego meczu. I tyle. 3 asysty. Nie. To za chwilę. Ale powiem wam ciekawostkę. Słuchaj, daj mi kurde powiedzieć. Jak Probierz zostanie trenerem, to Marczuk jedzie na kadrę. Mówię ci, Dominik Marczuk. Weronika Marczuk-Pazura, jakiś była taka.
zamienił Marczuku. Długo walczyłem, żeby ten mecz w ogóle uruchomić, bo nie mogłem. I walczę i w końcu mi się udało, nie? I poległeś. Włączam i pierwsza sekunda meczu i gola strzela tego nieuznanego dla Korony. Korony? Dla... A my gadamy jak Jelonia ten. Dobra. Pomyliłem mecze, pomyliłem. Kurde, a miało być merytorycznie. To nie ten mecz, to nie ta sprawa. Dlaczego zabiła pani mecenasa Rolskiego? Ale to ja po czerwone i to żółto czerwone. Miałeś prawo się pomylić. Bo naprawdę? Dawaj, opowiadam o tym. Ale nie, no to koniec. Nie, ale coś nie to powiem, jak będziemy dać o koronie. Kurwa, myszka mi się zepsuła. To nie pierwszy raz. I wiesz, dlaczego nie mam komputera? A touchpad? Właśnie... Dlaczego mam zepsuty? Dobra, nieważne. Mamo, nie słuchaj. Wszystko działa. Merytorycznie, słuchaj. Radomiak ten mecz przegrał, został skrzywdzony przez arbitra. Czemu? Czemu? Adam Lyczmański w programie Kanal Plus Sport o nazwie Liga Plus Ekstra wyraził się następująco. Niesłusznie nieuznany został gol na 3-3. Piłka postrzelała ze stansu, odbiła się od łokcia Aleksandra Semedo, to wiecie. Po czym Enrique strzelał do siatki. Radomiakowi należał się rzut karny za faul na Dawidzie Abramowiczu. A, tam było takie pchnięcie. Aha, no. Bo ta ręka... Ale ta... nie, dla mnie ta ręka... W ofensywie. Tak, no, nie, przecież no, jest przepis każda, o tym, każda. Jeżeli jest gol, każda. A poprzedzi to zagranie jakiekolwiek ręką, tak, każda. To nie no może właśnie. Zostać uznane, ja tego nie rozumiem. Nie, no to mega ciekawa interpretacja. Jakaś niekonsekwencja jest. Jestem mega ciekawa interpretacja Adama Lyczmańskiego, bo... Każda ręka powodująca w ofensywie, bez względu na to, czy się... Jest przy ciele, czy nie, powoduje zdobycie gola. Gol jest anulowany w ofensywie. Dziwię się, że tak nie jest na przykład w defensywie, no ale jeżeli każdy gdzieś tam fauluje ręka. Właśnie to jest ta kwestia podchodzenia do ręki. Interpretacji. Interpretacji. Dlaczego on, no znaczy dostał w łokieć, tak? Dostał. Kurwa, no ja i naprawdę ten od tyłu. Mhm. No dostał tak... Ale od tyłu. No tak. Widział tą piłkę? No nie. Powinno to być anulowane? Jakby nie było przepisów? Z duchem gry powinien być gol, moim zdaniem. Przepisy... Bo naturalnie ułożona ręka teoretycznie, tak? Tak, no, nawet, jest... on nawet nie widział, że leci ta piłka. No tak, ale właśnie to dlatego wracam do tych przepisów, które są tak na przykład jak na przykładzie Sylwestrzaka i VAR-u, który tam, żeby VAR sprawdził jeszcze kartkę, bo albo coś w tym stylu, tak? Mhm. No to jest ta kwestia. No, dla mnie dziwna decyzja, bo... No ale jest przepis, mówią, no i wypieprzać, no. No koniec. A ten faul na Abramowiczu... Ale jaki faul tam jest? Przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego było takie pchnięcie. No? I to nawet pchnięcie. Bardzo, bardzo dużo dodał od siebie Abramowicz. Może za dużo. I może za dużo właśnie. Tak, no? ja bym się w ogóle generalnie nie przywiązywał do tego, co mówi Adam Lyczmański. Sprawdzimy, co powie Damian Smyk. Nie, no tak. Brawo. Nie, no, jeżeli bym niewydrukowanej tabeli. Jeżeli bym brał pod uwagę jeszcze Lyczmańskiego do tej całej kompromitacji sędziowskiej z ostatnich... Ja pamiętam Adama Lyczmańskiego jak sędziowo. No właśnie, bardzo przeciętnie. Sędzia. Tak. Kto? Bardzo przeciętny sędzia. A to dlaczego go chwalisz? A czy ja go chwalę? No już powiedziałeś. Już a, tak. Że przeciętny, tak? To już go pochwaliłeś, człowieku. Bądź poważny. No. Nie, zanim o zwycięstwach... Nie chwal sędziego, Lyczmańskiego. No. Zanim o zwycięstwach, to słówko o Radomiaku, bo ja się dużo nasłuchałem w trakcie tego sezonu, że o, jak ten Radomiak fajnie gra. Jezu, to aż przyjemnie popatrzeć. No, dobre transfery porobili, no jest super. Szeroka kadra, no trener kop. Tylko, że Radomiak po 8 kolejkach tamtego sezonu miał 11 punktów, a teraz ma 10. Tak, ale to nie, bardziej chodzi o to, że czasami się Radomiaka nie dało oglądać w poprzednim, a teraz wiesz, no, słuchaj, te wyniki nie są przypadkiem. No, wiesz, no, dla mnie to są wiesz, takie 2-2 z Wartą, 3-2 tu, wiesz, no, coś się dzieje na tym boisku. Radosny futbol, no, ale punktów jest mniej, no. Słuchaj, nie jesteś kibicem Radomiaka, to co? No, wręcz przeciwnie. Co? Wręcz przeciwnie. Tak? No. Nie lubisz Radomiaka? Nie przepadam. No, ale to, no dobrze, no, to, ale chodzi o to, żeby usiąść przed telewizorem. Pamiętaj, nie przepadam za tym stylu budowania zespołu. No. Ale nie, no, ale jesteś przed telewizorem, siedzisz, no to chciałbyś obejrzeć kilka bramek, coś niech się dzieje. Jak Jelonia zawsze ci to zafunduje, to dobrze, że Radomiak się w tym sezonie też troszeczkę tam gdzieś podłączył do tego, na przykład tak jak z Wartą czy coś.
Co się dzieje? W jedną, w drugą stronę, pyk, cyk, bramka, druga, trzecia, czwarta, może byłby karny i tak dalej. Ty. Masz ten? Pokaż. A nie, ładną koszulę masz. Muszę sobie taką samą kupić. O Jagiellonii? Karnetu Jagiellonii ani Radomiaka nie masz, nie? Nie mam. To niech tak grają, no. No przecież ta liga też musi być... Ale chciałem merytorycznie podejść, zaraz sprawdziłem statystykę. Co? Merytorycznie chciałem. Merytorycznie. Bardzo dobre transfery dyrektora Masłowskiego. Nie, tak. Jagiellonia. Ululu, tak. Naranjo i Marczuk dzisiaj zapunktowali, a to zawodnicy. Ale ta drużyna zyskała na charakterze, bo ona kiedyś jeszcze z pół roku temu nie odrobiłaby 0-2. Tak, moim zdaniem bardzo ważnym było odpalenie takich piłkarzy, którzy byli w Jagiellonii lata i się trochę zasiedzieli. Tak jak na przykład Pospisil, który miał fajny pierwszy sezon, fajny drugi sezon, niezły trzeci sezon, ale on już był po prostu tak długo, że było widać pewne wypalenie. No zostawili jakiś tam trzon, Romańczuka i Maza. Tiru też był taki zasiedzony. Tiru, no myślę, że kilku piłkarzy moglibyśmy w Jagiellonii wymienić i i to jest jakby źródło tego, że ten kręgosłup został lekko przełamany, nie mówię, że złamany, no bo właśnie jest Romańczuk i Imaz i zupełnie zbudowana na nowo hierarchia, aczkolwiek Pululu dzisiaj... Jeszcze do tego kręgosłupa Alomerowicza bym dodał. Tak, okej, okay, no faktycznie. Pululu dzisiaj grał trochę inny mecz niż jego koledzy. To jest niepokojące. Ja wiem, że może oni z Imazem troszeczkę się mijali na boisku, więc jeszcze nie stworzyli jakiejś takiej współpracy, która jest widoczna. No ale to było bardzo niepokojące, że jak Pululu miał piłkę, to koledzy tak nawet nie za bardzo wierzyli, że on może ich poszukać. No i też ten Pululu, nawet jak miał dwóch partnerów przed sobą, to on i tak się wikłał w dribbling. Tu jest dużo do poprawy, jeśli chodzi o Jagiellonię. Natomiast to było pewnym paradoksem, że Jagiellonia bardzo fajnie rozpoczęła ten sezon i w zasadzie to zalicza taką najlepszą formę od dłuższego czasu. I to się dzieje w momencie, kiedy Jesús Imaz ma najsłabszą formę od dłuższego czasu. Jesús Imaz, czyli najlepszy piłkarz Jagiellonii. Dzisiaj zagrało i to wreszcie. Czyli i Imaz zagrał naprawdę dobry mecz, bo on strzelił gola, przy tym golu, którego strzelił, to on w zasadzie też napędził akcję, on też miał asystę drugiego stopnia. Słabszą nogą strzelił gola lewą. Tak, w zasadzie był bliski strzelenia drugiego gola, bo trafił głową w poprzeczkę i ten strzał był taki naprawdę sprytny, przemyślany, niewiele zabrakło. I Jagiellonia zagrała dobry mecz i Imaz zagrał dobry mecz. Te dwie rzeczy wreszcie się połączyły, a jeżeli Imaz będzie w takiej formie, no to Jagiellonia naprawdę będzie mega, mega mocną drużyną w tym sezonie. No, podoba się Jagiellonia przede wszystkim... I Diego jeszcze nie powiedział. Ten środkowy obrońca. Też bardzo fajnie. Ale wciąż... u siebie można powiedzieć, że bez problemu wygrywa mecze. Ale też pytanie, ile jest na razie uzależnione od terminarza? Bo wciąż mnie to zastanawia. Tak, ale z Rakowem przegrali. Wiesz, ja rozumiem, ze Śląskiem. Bo, wiesz, no, nie wiem, ile takich będzie przypadków Wisły Płock, że będziemy rozmawiali o kimś, kto tam o puchary walczy i tak dalej. Nie widzę Jagiellonii o puchary walczącej. A Śląsk? Też nie, ale bardziej, no, bardziej z perspektywy takiej, wiesz, no, czym szybciej te drużyny narobią punktów. No, za chwileczkę może się okazać tak jak Wiśle Płock, tak? Pamiętamy, w zimę sobie trzech odejdzie i nie będziesz miał kim grać. No, te punkty mogą gówno znaczyć. No, ale najważniejsze, że na razie na początku sezonu potrafią wykorzystać słabszy terminarz, nie wiem, czy słabszy, czy nie słabszy, no ale wiesz, wygrywanie meczów. Zapraszanie, słuchaj, wakacje się skończyły. Całe Podlasie kuźwa wróciło z wakacji, to może w końcu. Spojrzałem w ich terminarz. Pójdą na stadion, tak? Oby, wiesz, bo jest co oglądać. Nie, no spojrzałem nie, w ich terminarz pod programem. 5 tysięcy ludzi na mecz, znaczy było 12, tak? Ale, no, ale to słuchaj, no, niech przyjdą, niech oglądają. Tam jest co oglądać, tam są fajne widowiska. 0-2, zobacz, później 1-2, 2-2, 3-2. Jeżeli chcieli piłkę, przecież oni i tak się nie nadają na europejskie puchary, ale to przynajmniej na to, żeby w Ekstraklasie mieć coś fajnego. A ty, Kowal, pamiętasz, jak narzekałeś na te mecze 12:30 w niedzielę? A zobacz, jakie tutaj wydarzenie. Czekaj, to dopiero początek. Ty zaraz...
Zobacz, jak... Fajne są o 12:30, zaraz zobacz... temu Ligę Minus o 20. Zaraz zobaczysz jaką żabę ci, zobaczysz jaką żabę zaraz za tydzień będziemy mieli, kurwa, coś. 12:30. Co będzie? No, no 100%. Co będzie? Co będzie, Paweł? 12:30 niedziela? Nie, nie wiem, nie, ale zaraz będzie jakaś żaba, bo wy żeście już pochwalili mnie o 12. Jak ma fajne, fajnie znając, teraz... znając pieprzone życie, to my mamy tak, że o 12:30 za tydzień będziemy mieli takie 0-0 bez szału na mąkę. Jest. Lubin Warta. Dziękuję, cześć, na razie, wyjazd. Dobranoc. Pochwalmy Marczuka. Trzeba pochwalić Marczuka. I Siemieńca. W młodości siła. I Siemieńca, ale za dziś głównie Marczuka. Najlepszy piłkarz w kolejce moim zdaniem. Miał 3 asysty, w zasadzie powinien mieć 4 asysty. I każda z tych asyst bardzo podobna. Mianowicie biegnie i schodzi do środka, często na zamach. Chciałem się zapytać ciebie, Kowal, bo ty jesteś specjalistą od gry na zamach, też byłeś skrzydłowym. Na walizkę. Tak zwany zwód na walizkę. Jak to oceniasz? Sami jesteście walizki. Bo ty byłeś 10 na 10. Wąs, tu masz taką dupę, że się fotel zmieściła. To Trzeciak. O co ci chodzi? To Trzeciak, Mirek Trzeciak był na walizkę, nie ja. Ty byłeś... I Adam Fedoruk. A czemu zwód na zamach się nazywa na walizkę? Ty no? 10 na 10. Nie nazywa się tak. Wy, że się tak sobie... Wy, dziennikarze, wymyśliliście sobie jakąś głupotę. Wy, dziennikarze, na walizkę. To, jaki? Na zamach to na walizkę? Tak myślałem. Na szybkości bierzesz, zatrzymujesz piłkę się i chłop, obrońca, biedny, wpierdala się w bandy, rozpierdala te bandy, one lecą, to on staje i wraca, to ty a ty robisz. Go jeszcze raz na zamach. A to jest na zamach czy na walizkę? Na zamach. A na walizkę jak? Na walizkę to jest dupą za, to jest świetna gra tyłem do bramki. Przeciwnik. Kowal, ale ty, to Mirek, jak ty oceniasz, Kowal, opinię o zamachach Calvin Davis. Nie, tu będą bramki, to jest moje... Powiedz Kubie, no. Że co? Opinia o zamachach Marczuka. Ty byłeś 10 na 10, a Marczuk jest ile? Od 1 do 10. Od 1 do ciebie. Jak na mój wiek, to jest dobry. To jest dobry? Dobry. Bardzo dobry. Nie, podoba mi się, że nie boi się takich rzeczy. Słuchaj... Czyta grę, no widzi, że leci ten chłop gdzieś tam, czy wślizgiem, czy weź go, zatrzymaj piłkę. A to jest najprostszy zwód. Słuchaj, my Polacy nigdy nie będziemy Messim. No ale jak widzisz coś, że leci ci obrońca, no... To... Na raz. Zatrzymujesz się. Zatrzymaj piłkę, tylko żebyś miał przy nodze. Człowieku, tak. Fantastyczna rzecz, jak widzisz tego obrońcę przeciwnika, jak on tam tym ślizgiem jeszcze za moich czasów deszcz padał, nie, i tak tego, i tam on jedzie na tej dupie. Widzisz te reklamy za tak z 10 metrów za boiskiem, on tam tymi korkami metalowymi, takimi długimi, bo tak wiesz, wkręcanymi, jedzie i chuj po reklamie, nie? To chyba kiedyś Kamil Grosicki. No tak, Kamil Grosicki w taki sposób. Ci, że Cezarego Wilka i Radosława Sobolewskiego w czasach kiedyś byliśmy na takim, wiesz, no, były bardzo blisko reklamy, nie? Pamiętam, zawsze się śmialiśmy z tego Legii, w Legii Arek Gmur, nie? Wyszedł na Lee Sharpa na Manchesterze United. Ja pierniczę. Słuchaj, Manchesterze United poprosili później, że wszystkie reklamy muszą być do reparacji, bo chyba Arek Gmur rozjebał wszystko. Ej, no ten kurwa, wiesz, dobiegał do końcowej linii i nagle ciop, a ten fiu, a tam było 2 metry za linią. Słuchaj, i wszystko w pył, fiu. A tak mówię, Jezu, co ci się dzieje, stanią się rozpierniczeń. Ale na Manchesterze, nie, na Old Trafford, nie? Nie musimy daleko szukać pozytywnych przykładów, bo... I fantastyczny gość, bo Arek Gmur też z tego też się śmiał. Mówię, no ale co zrobić, no musisz blokować. Ja mówię, wie, tak. To jest normalne, nie? I jeździł na tym tyłku. Znaczy, mi się to podoba, zresztą w tym wieku, jeżeli ty zaczniesz kiwać, jeżeli ty będziesz trzymał się tego, co się nauczyłeś w juniorach, no jest taka szansa. Mi się podobają takie rzeczy, na które się nabiera mnóstwo ligowców. Powiedzmy sobie jasno. To Radowicz tak zawsze miał. Ten jeden zwód. Ale latali, nie? On nie poczęli... Bo nawet ci z Realu latali. Latali, tak, tak, ale bo, nie, bo to jest najprostszy zwód. Słuchaj, to tylko wystarczy... Tylko, że pamiętaj, że to jest nie zwód, że zawsze zrobi zamach, tylko musisz kątem oka widzieć, że leci. Wyczuć moment. Leci psychol na wślizg, nie? I tak mówisz. Ha, ha. To ty taki markujesz tak zwany strzał i... I nagle tak. I takie metro. Fiu, przeleciało, a ty mówisz. Jedzisz, debilu. Jedzie sobie dalej, nie? Ale też przykładowo będzie trzeba daleko szukać. 37-letni napastnik z Wysp Owczych i Tomasz Kędziora. Modelowo pojechany na dupie. Polecamy. Pytanie na koniec tego meczu do Kowala. Od spasłej świni. Czy jałowcowa ma lepszy smak niż mistrzostwo Lecha z 93? O Jezu.
Ani tego nie widziałem, ani tego. A co to jest jałowcowa? Ani kiełbasa. Tego nie próbowałem, ani tego nie próbowałem. Kiełbasa to? Tak. Chciałem, że jakaś zupa jałowcowa z jałowca. Nie. Ani tego nie próbowałem, ani tego. Okej. Okay. To dobrze. I nie widziałem ani tego, ani tego. Należy jeść makaron z sosem pomidorowym. Takie jest moje zdanie. Z pesto. Tak. Ja kocham pesto. Ja kocham też coś. Dobra, opowiem anegdotę, ciekawostkę. No, dawaj. Mecz Korony. No. O, dawaj, no. Tego chyba jeszcze nie słyszeliśmy. Pogląd Szczecin Korona Kielce. Miałem problem, żeby... się nie powtarzać w programie tyle razy? Miałem problem, żeby włączyć Kanal Plus. No. Walczę z tym Kanal Plus i walczę, w końcu udało mi się. Mm. Włączam. I dosłownie w tej samej sekundzie... Skrzyński komentował. Aha, no. Co się jeszcze okazało? Ten gol był, kurde, nieuznany. Ja. Więc zostałem zaatakowany z nienacka. No. I jeszcze nie uznali tego gola Godinio. To jest lepsze niż Budzik. To jest... Powiem ci, kurwa, ty... Jakaś taka bajka na TVP, Budzik. Ja sobie jak będę tak na grzybki wstawał o 5 rano, to chyba sobie wezmę Skrzyńskiego, jak komentuje gola jakiegokolwiek na ustawie na Budzik. Kowal, wstał! Nie, na grzyby, kurwa, jak do roboty. Kowal, na grzyby jedziemy! Niesamowite kurki pod grzyby! Dzisiaj Roki z Robertem Skrzyńskim komentował mecz Lech Warta. I Koronę też. Zaczałem w takiej dwójce? Tak. Okay. Jak przejdzie mutację głosu, to mu się poprawi. Znaczy, ale Robert Skrzyński ma taki mocny głos, a jak wchodzi na ten... Tylko jak jest gol, to jakoś nie ma. No tak. No nic nie, na wysokie. Na wysokie, no. Ale to ciekawa sprawa z tą bramką Godinio, bo to nie pamiętam takiej sytuacji, żeby podwójny błąd był sprawdzany na warze. Nie no, zdarzało się chyba już tak, że odwijali. No dzisiaj też w meczu Jagiellonii przecież sprawdzali dwa razy, jak była ta ręka. Wcześniej czy nie było faulu, zdarza się tak. Ale mi chodzi... A, możliwe. A o co ci chodzi podwójny błąd? No, że musi najpierw sprawdzić jedną rzecz, a potem jeszcze... Nie, to zdarzało się. Aha, nie, zdarzało. Dobra. Ale czy jak padł ten gol na 2-0, to ja sobie pomyślałem, że jest po Gustafsonie, szczerze mówiąc. Że co? Że jest po Gustafsonie. Na 2-0 na koło? Na Korony. Ale nie uznali. A. Ale była ramka Godinio. Ale nie uznali. Nie, mi się wydaje, wiesz co, Pogoń jakby przegrał jeszcze 11 meczów z rzędu do końca tej rundy, to Gustafsona nie ruszą. Tam jest klub za spokojny, oni tam idą w jakiś projekt następny, nie wiem co bardzo o co tam chodzi. Jest duże zaufanie do Gustafsona, bardzo tak, duże. Tak, Teresa tak. Mroczka, dyrektora Adamczuka. To jest kontrakt, nie ma tych transferów takich, jakby się chciało, dobra, idziemy w tym kierunku i tak dalej. To jest, słuchaj, ja coś ci powiem, ja za bardzo się przyzwyczaiłem do Pogoni Szczecin do jednej rzeczy. I musimy się przyzwyczaić my wszyscy, tu, współczuję kibicom Pogoni Szczecin. To jest drużyna na miejsca 4-6, uh-huh. Jak się uda, będzie 4, może będzie 6, a jak będzie 8, to też się nic nie stanie. Wszyscy ci tam wytłumaczą perfekcyjnie, tam nie będzie żadnych skandali. Zwróćcie uwagę, przecież tam przez ostatnie lata nie ma żadnego skandalu, tam jest wszystko fajnie, wrócił Grosik. Nowy stadion, wyniki, Europa, tam po 5-0 w Europie, wszystko jest w porządku, nie do ruszenia. Nie no, zmienili bramkarza. No dobrze, bramkarz, ale poczekaj, no, ale nie u nich było gorąco, tylko było w mediach gorąco. No tak. Przygotowujemy się do pucharów. Kowalczyk jeździ do Stanów. Ty. Łęgowski. Też do Włoch. Pa. Chyba tak. Czy ja myślę, że Kowalczyk to miał od dawna obiecane już ten transfer. To jest klub. Łęgowski to okazja. Łęgowski okazja i sytuacja klubu, który no po prostu jest w trudnej sytuacji finansowej. Nie, ale w trudnej... Kuba ma bardzo ciekawe wnioski. Pogoń Szczecin została zaskoczona tym, że ma stadion. No i do tej pory... Tak, no ale postajesz rano, patrzysz stadion. Posłuchaj, Kowal, ile oni płacą za stadion i za akademię. Tak, tak. Ostatnio byłem tak zdziwiony, jak zacząłem
że mam szczoteczkę i pasę do zębów. Ale Kowa, ale taka jest prawda. To już ja w sądalnie. Taka jest prawda. Stadiony znowu zaskoczyły polskich kibiców. No bo Pogoń jest operatorem stadionu. Faktycznie, musi płacić za utrzymanie tego stadionu. Nie, brawo, brawo. Musi płacić bodaj 7 milionów i za akademię też 7 milionów. 14 baniek wyrzucają. 14 baniek musisz wyrzucić i nagle się okazuje, że klub nie ma sensu, bo cię nie stać na piłkarzy. Musisz, nie wiem, jakieś Wojciecha Lisowskiego stawiać, który grał w rezerwach. Nie możesz transferów robić. Bo musisz mieć dobre murawy. Nie, nie, Kuba, wszystko w porządku. Nie czytałem o tym, ale mnie to bawi, że... No bo klub piłkarski jest zaskoczony, bo Pogoń dzisiaj gdyby Pogoń grała na starym stadionie, grałaby dzisiaj Mistrzostwo Polski. Bo miałaby kadrę, miałaby pieniądze i te pieniądze by zainwestowała po prostu w kadrę. A tak musisz sprzedawać Łągowskiego rozpaczliwie, no i też okazyjnie, żeby spłacić stadion. No jest to absurdalne. Kuba, ale to się tylko tyczy klubów, tak? Tak. Znaczy Pogoni. A nie, bo wiesz co, bo obawiałem się, że u nas gdyby nie wybudowano Narodowego, a zostałby dziesięciolecia, to byśmy grali o Mistrzostwo Świata. No niekoniecznie, no niekoniecznie. Ej, piękny stadion, tym bazarem był. Ale by w premie mieli zawodnicy. Kuziu, a ty wyobrażasz te płyty, te pornosy tam, siu. To wszystko, co tam się działo i tam nagle przyjeżdża ci reprezentacja Hiszpanii, a ty tam... A kupowaliście piraty na stadionie? No jak? No mnie się zdarzało. Nie. No jak? No nie, bo wiem, że jakby ja od kolegi kupowałem. Ja na hali targowej. U nas było tak, że jest hala przy sądzie swoją drogą. W Gdyni jest hala targowa i się wchodziło i stał taki gość. Gierki. No. A ja mówię, no może. Tylko pamiętasz, tak? I szło się, oglądało się samo okładki. Się chodziło i policja i nagle nie ma żadnego stoiska. Tak. I same okładki się oglądało, nie? I oni za zaplecza przynosili te gry. Tak, a później wchodziłeś, a tam... Kiedyś taką grę kupiłem. A byłem niepełnoletni. Ale nie byłeś, ale byłeś zadowolony, że tak się to skończyło? Nie, bo tam mycie podłóg było. Nagrane, no co ja ci powiem. Ja powiem wam, że nie wiem, o co chodzi. Ja też nie. Całe szczęście. O pornosy. Całe szczęście. Jesteście młodzi ludzie. Kiedyś się dowiecie. Podłóg na stadionie. Nie, ale nie. Słuchajcie, nie, tylko Kuba, to... Ja tego chcę dokończyć, ale powiedz. Nie, wiesz, bo to fajnie tak zabrzmiało, tak? Ja zdaję sobie sprawę, że można mieć zaległości i tak dalej. No ale powiesz, o to walczyli. O to gdzieś tam się mówiło, że w pewnym momencie chcą mieć stadion, że inwestują w zespół. Wiesz, tam jest cały czas spokojnie, bo powiedzmy sobie jasno, no to jest wszystko tak poukładane, że będą tylko... Czy my tutaj i w tym studiu, czy w innych, rozmawiając o Pogoni Szczecin, możemy mówić, że to jest drużyna na następne 5 lat, cokolwiek może dla polskiej piłki zdziałać? Czy ewentualnie jak zajmie czwarte miejsce, zagra w pierwszej fazie kwalifikacji do Conference League, dostanie piątkę i to zasłużenie i cześć na razie? No nie wiadomo, Kowal, bo jak zajmie czwarte miejsce, a w Pucharze Polski w finale nie zagrają drużyny, które te miejsce... No dobra, ale nie, tylko powiedzmy, czy możemy czegokolwiek oczekiwać, tak? Bo na razie od Pogoni dostajemy to, że no dobra, teraz była druga runda, bo ograli tych Irlandczyków tam gdzieś z północy, czy coś takiego, ale... No ale wcześniej było Brentby, wiesz, 5, Genk 5, czy tam 4 Brentby. Wiesz, czy w każdym sezonie, w którym oni wystąpią w pucharze, dostaniemy rywala, który ich zleje brutalnie? Dopóki oni nie poprawią gry obronnej, nie przebudują obrony, to tak będzie. Znaczy nie, to może lepiej nie wystawiać takiej drużyny, bo będziemy wiedzieli, że zawsze będzie ta czwórka, piątka. To nie chodzi, czy wy widzicie w przyszłości, znaczy na najbliższe lata, tą Pogoń taką zbudowaną, że to jest drużyna na walkę... Bo wiesz, bo się mówiło zawsze o... No ja pisałem, że nam brakuje czwartego do Brydża. No nie. Niekoniecznie. Moim zdaniem Pogoń była na drodze i w zasadzie była już w tym takim gronie 1-4, a teraz się wypisała. Teraz Pogoń jest takim Zagłębiem Lubin. To jest ta półka. Powiedzmy, że Cracovia była takim klubem, który może być 4-5-6, a już Cracovia się wypisała i w jej miejsce zdegradowała się Pogoń. Czy ty myślisz, że Pogoń to już nie jest taka...
drużyna klasy średniej aspirującej do czołówki, tylko już znowu klasa średnia. Tak, taka dobra klasa średnia, bardzo dobra. Taka, co nawet jak będzie czasem na podium, to nie powiemy, że to jest jakaś sensacja, ale no też nie jest to drużyna, od której można oczekiwać no, dzisiaj Mistrzostwa Polski, no bo chyba z no podium, jest jak jest. No. Z tym podium to nie przesadzaj, nie? Bo dzisiaj... Wiesz, dzisiaj no jak się raz na 4 lata zdarzy podium, to nie powiem, że to jest sensacja. No tak, ale na początku tego sezonu byśmy powiedzieli, że ktoś jak szybko odpadnie z pucharów, to wtedy a inny wejdzie do fazy grupowej. Dzisiaj wiesz, mamy dwie drużyny w fazie grupowej. Czy uważasz, że Pogoń Szczecin jest w stanie powalczyć o podium? Nie ma szans. No nie, nie. W tym sezonie no właśnie. Ale to przez grę obronną zwłaszcza. No, ale przez grę obronną, która powoduje już od wielu, wielu sezonów tak, a nie inaczej wyglądającą Pogoń Szczecin. No, mi się wydaje, że to jest... No dobrze, no spokojnie zarządzane, nie chcą mieć długów, mają już fajny stadion i tak dalej. Pytanie, czy kiedyś będą odważni powiedzieć, tak, to jest ten moment, żeby zaatakować walkę o tytuł mistrzowski. I tyle. Ja tylko o tych stadionach jeszcze powiem, bo powiedzmy sobie szczerze, możliwości, nie wiem czy finansowe, ale możliwości na zasadzie paru zawodników, obiekt już mają, kibiców mają, przynajmniej powalczyć, patrz z perspektywy, na przykład taki, słuchaj, jestem przekonany, że kibice Pogoni dzisiaj żałują, biorąc pod uwagę, że Legia i Raków za chwilę będą się tłukli tam co 3 dni, że ty nie zrobiłeś drużyny, żeby teraz... Wykorzystać to. Wykorzystać to, tak, że takiego sezonu to ty możesz nie mieć, żeby na jesieni zrobić. Tylko, że oni już tyle punktów natracili, że nawet teraz jakbyś, nie wiem, tam ściągnął Messiego z Maradoną, to... A, Maradona nie możesz. Messiego z Ronaldo to też byś nie dał rady. No, tu jest ta kwestia podejścia do tego klubu w sposób taki, że to co... No wszystko jedno. 5-6, tak? 5, 6, 7, 8 i pytanie... A może się trafić 4? 4, 6, 4, 6. No 4, 6, 4, dobra, 4, 8. Zrobimy taką przestrzeń, tak, i pytanie teraz tak. Czy Piastowi coś się uda ugrać wiosną? Czy Zagłębie Lubin będzie nieprzepłacane? Czy nie za dobrze mają? czy w Pogoni Szczecin powalczą o puchary? No to jest tylko tyle. Chyba stadion. Tak. Zostaliśmy, jakby tak naprawdę modele... zostaliśmy w Ekstraklasie z 3 drużynami. Nic więcej. Prawda. Są dwa modele, tak w dużym uproszczeniu, relacji na linii klub-miasto dotyczące stadionu. Albo miasto zarządza stadionem, a klub tylko wynajmuje na mecze ten stadion. I wtedy to jest dość opłacalne dla klubu, bo ten klub płaci mniej, ale jest to kwota taka stała, która raczej klubu nie zaskoczy. No i po stronie miasta jest, nie wiem, no koszty przygotowania meczu na... Media. Stadionu na mecze, media, wszelkie naprawy, wszelkie... No a jak będzie też sponsor stadionu, no to miasto zarabia na tym pieniądze. Jak jest tam organizowany koncert, no to miasto zarabia na tym pieniądze. Klub po prostu wynajmuje to raz na 2 tygodnie, bo gra mecz piłkarski, ewentualnie też wynajmuje przestrzeń biurową. To w zależności od tego, jak się dogadają. Drugi model jest taki, że klub wynajmuje jakby stadion na cały rok i dysponuje absolutnie wszystkim na tym stadionie. Czyli jak trzeba wymienić murawę, to klub wymienia murawę, a nie miasto. Jak trzeba przygotować nowe bandy reklamowe pod mecze Ekstraklasy, to klub to robi, a nie miasto. No i to jest opcja taka no, znacznie kosztowniejsza dla klubu. Klub z kolei może sobie to zbilansować, na przykład właśnie sponsorem tytularnym. Albo Pogoń ponoć jest blisko, albo szczecińskie media na ten dobrze, temat. Dobrze by to było, bo dla Pogoni jest to mega, mega istotne. Albo na przykład możesz, nie wiem, wynajmować te powierzchnie, na przykład na koncerty. W Pogoni akurat nie chcą organizować w ogóle koncertów, bo mega dbają o murawę i twierdzą, że to nie ma sensu, ale jest o tyle też trudna sytuacja w Pogoni, że tej przestrzeni biurowej w zasadzie nie masz po co, nie masz jak wynająć. Są miejsca, tu nie wiem, na przykład w Poznaniu jest klub na stadionie, klub taki muzyczny, gdzie są organizowane na przykład koncerty czy jakieś dyskoteki po prostu. I na tym w jakiś sposób operator stadionu zarabia. W Pogoni Szczecin ten stadion jest tak położony, że w zasadzie no, nie masz jak żadnej powierzchni komercyjnej wynająć. Zresztą tam nawet nie ma takich lokali usługowych. Więc płacisz duże koszta za utrzymanie tego stadionu, media, prąd i tak dalej, a masz mało dróg, żeby na tym zarabiać. No i to zaskoczyło jakby Pogoń, bo te też ceny energii w ostatnim czasie poprzez różne kryzysy gospodarcze czy wojnę trochę po prostu powzrastały. Kuba. No i płaciłeś bodaj 3 miliony, a teraz płacisz ponad 14. To zaskoczyło nie Pogoń. Ja nie twierdzę, że to... Że ja nie usprawiedliwiam Pogoni, Kuba, tylko nie ma żadnej, mówię jak jest. Nie ma,
Brawo, Paweł. Jezus. Myślałem, że moje oblanie się jest najgorszym. Kto to tak mi postawił? No pewnie ty, a kto? No, szklanka twoja jest od wody, no kurwa, kto postawił, no sam postawiłeś. Otworzyłeś tą jamę, kurwa, nie wiem. To za mnie otwórz się? Chciałem ten. Dobra, idę po jakąś tą szmatkę. Nie, zostaw, no woda się wylała. No nic się przecież nie stanie. No. Zaraz, a jak zalejemy sąsiadów? Tam na dole nikogo nie ma. Poza szczurami nikogo nie ma na dole. Zostaw. Możemy iść dalej? Czy będziemy... Ale no, trzeba skomentować. Nie. Trzeba skomentować według mnie gola Gordona. Najładniejsza bramka, jeżeli chodzi o akcję w tej kolejce. Słuchaj, no? Poza wojną. No COVID bardziej niż wojna. Poza wojną popis, to w tym kraju nie ma żadnej innej wojny. Kurwa. I w ogóle w Europie nie ma żadnej wojny. To chciałem ci od razu powiedzieć. Czy ty pieprzysz? Wojtek. Co? Wojtek. Pieprzysz. Teraz trochę za daleko. Nie za daleko. Słuchaj, oni dostaną co teraz w Szczecinie? Miasto chce to, miasto to. A później co miasto? Wyjdzie jakiś gangster i będzie kandydował do Sejmu i powie tak, to zagłosujcie kibice za mną, to wam pomożemy? Przecież to się tak rozgrywa. Nie wiem. Ty nie wiesz, tylko tak to jest. No, tak, pamiętaj, jesteśmy miesiąc przed wyborami i dzisiaj wszyscy muszą być uzależnieni od tych, którzy chcą się gdzieś tam dostać do Sejmu. Pamiętaj, my uczestniczymy w jakiejś pierdolonej wojence. No. A widzisz, jak Petru zaorał Mencena? Nie interesuje mnie jeden dziad z drugim dziadem i nie interesuje mnie nikt. Nie interesuje mnie, czy Kaczyński zaorał Tuska, czy Tusk Kaczyńskiego. Ogólnie zaorałbym ich obydwu. Tylko gdyby ktoś nie widział, to bym do lasu ich na grzyby zabrał. Pewnie by ze mną nie wrócili, ale bym ich zgubił, nie? Zgubiłbym ich, bo oni by się nie znaleźli w lesie nawet. Pierwszy Sylwestrek zostaje na Białorusi. Ci się gubią w lesie. Kowal, nie strasz ludzi. Seryjny morderca. Ja bym ich zabrał, oni by się zagubili w lesie. Seryjny morderca Wojciech K. przed ojmu szkatuła. Nikomu nie chcę, ja nikogo nie będę mordował. Ja po prostu zabrał. Że mieliśmy kiedyś na grzyby razem pojechać, boję się. Nie, ty byś się znalazł. Już nie wrócisz. Ty byś się znalazł w lesie. A ty byś się w bagażniku nie zmieścił. Jak ja słyszę o tych klubach, o tych politykach. Bo Kowal jeździ punto. Jak ja słyszę, co tu się wyprawia, TVP nie ma Ligi Mistrzów, jak tu chłopik kurwa organizuje coś dla Legii Warszawa. Dajcie spokój, kurwa. Przecież to jest jakaś pierdolona mafia. To jest futbol, który przez miesiąc teraz będzie żył tylko i wyłącznie. To jest jebana mafia, ja wam to mówię. Przestańcie głosować. Ale kto? I odpuśćcie. Wszyscy. Mówię wam, wszyscy. Nie no, na wybory trzeba iść, no. Idźcie na wybory. To se idźcie, kurwa. Idźcie i się skompromitujcie, kurwa. Idźcie na wybory. Chyba, że na Konfederację chcecie, to nie idźcie. A tylko jeszcze ciekawostka. Ulwesztat. Chciałem zapytać się o pierwsze... Nie będę głosował tak jak ty za Tuskiem. Wypierdalaj z tym głupą. Ale ty nie wiesz, na kogo ja będę głosował. Wiem, bo już mi mówiłeś to wielko. Nie róbmy z tego programu politycznego. A ja pierdolę, jest kampania wyborcza i można. No, Kuba, powiedz coś mądrego. Szczecin jako miasto, nie pamiętam, który jest dokładnie, ale są takie rankingi najbardziej zadłużonych miast. I Szczecin to jest taki ścisły top zadłużonych miast w całej Polsce. I to też myślę, że ma wpływ na to, że Pogoń musi płacić za stadion, a nie Szczecin. Szczecin po prostu wybudował Kuba, i... Kuba, jeszcze raz ci powiem, pozwoń po ludziach obok klubu i zobaczysz, Kuba, o co chodzi w Szczecinie, no. Dobra. Dlaczego tak to wygląda? Zbadam ten temat. Pierwszy rzut oka na Ulwesztata, bo mają... Ale nie podlędzę piłki nożnej, to ci mówię. Mają nadzieję, że to będzie Kozak. Na razie, jakie jest wasze pierwsze wrażenie? Na pewno dużo biega. Kto? Ulwesztat. To nie jest jakiś norweski polityk, tylko piłkarz? Nie, trochę to... ma nazwisko jak skoczek narciarski. Ej, słuchaj. To Ulwesztat. Najlepsi są biatloniści norwescy. Tak. On z karabinem biega. Ole Eidan Bjerdalen. Nie, to był kiedyś najlepszy w historii. No. Ale później Svensson i B, jeden, drugi B. No słuchaj, strzelają, a wtedy jeszcze biegną i strzelają. Chciałbym taką... A mieliśmy Tomasza Sikorę, który często nas ogląda, pozdrawiam. A polskie biatloniści często zajmują dobre miejsca na Igrzyskach Olimpijskich. Między 50 a 80. Jak ja na Mistrzostwach Polski w Muńki, gdzie byłem 71. Na 72 startuje. 78. Ale widziałem Pawełka zdjęcia z tego muzeum pod Kielcami. Muszę jechać tam. Muzeum Traumy Polskiej. Ale ja, słuchajcie, ale jak ja tam odjebię filmik, to zlikwiduję wszystkich.
Jezus, to on mi tam zdjęcia... Zaczęło się od Sylwestrzaka, skończyło się na... Niebezpieczny typ, uwaga, niebezpieczny typ w Warszawie. Słuchaj, pamiętaj, że każdy ten... Demokratowie. Każdy są ma ten... Ale nie, to są fantastyczne zdjęcia, co mi Pawełek przesłał, co tam się dzieje. Ignoruje wszystko. Słuchajcie, tam Tupolew stoi. Nie będzie niczego. Tam Tupolew stoi. Gdzie? Ha, w Kałkowie. Stoi Tupolew? Normalnie stoi Tupolew i jest Lech Kaczyński, kurwa. No. Mogę wysłać na... Nie, nie wrzucaj. Ja muszę... A to nie jest nic śmiesznego, no po prostu nie stoi. Że ten jest program muzeum. Będzie zdjęty. Jest muzeum całe Polski. Jak może być zdjęty? Wiesz, co im powysyłał? Ty, tam jest normalnie bryka i bryka popiełuszki tam jest, co? I popiełuszko. No bryka popiełuszki i popiełuszko, co? To naprawdę, ale prawdę nie. Mówi. Prawdę mówi. No mówię prawdę. Zobacz, tu Tupolew stoi w lesie. Pokaż widzom. Nie wiem, czy będzie widać. Dajcie zbliżenie. Ale o co chodzi? O jakąś miejscowość, jakieś muzeum? No, tak. W Kałkowie jest Muzeum Traumy Polskiej. Są same smutne wydarzenia w historii Polski. Tak. I na przykład w lesie jest postawiony atrapa Tupolewa. Mhm. A tutaj, nie chcę skończyć. Kiedy tam byłeś? No, tydzień temu. A tutaj jest na przykład to co mówi samochód, popiełuszki tu jest. Tak, popiełuszki samochód i popiełuszko za kartami. No człowieku, no przecież to jest jakiś człowiek, no. Muszę tam się wybrać, ale jak to jeszcze wiecie, co tam powinno być? Co? Kartony, które zabiły Hankę Mostowiek. Nie, no, tak, tak, koniecznie. Słuchajcie. Bądź poważny, no takich rzeczy się nie wolno śmiać. Z kartonów? Z kartonu. No nie wolno. Śląsk Wrocław wygrał z Puszczą Niepołomice 3-1. Kowal to już nie są ciumcioki. Nie. Powiedzmy sobie uczciwie, lepszy wynik Śląska niż gra Śląska, bo długo się nie zanosiło, że Śląsk ten mecz nawet zremisuje, a skończył z wysokim zwycięstwem. Ale Roman Jakubas mocno zapracował na to, żeby jednak było inaczej. Tam pytanko tylko jedno. Tak. Do was dziennikarzy, bo... Ja nie jestem dziennikarzem, jak wiecie doskonale. Nie jesteś redaktorem Wojciechem Kowalczykiem, już nie oszukujmy tego. Nie jestem żadnym redaktorem, nic nie redaguję. Jak nie? Felietony swoje. Chciałbyś to wierzyć. Znakomite. Słuchaj, bardziej chodzi mi o jedną rzecz. Powiedzcie mi, dlaczego w Polsce tylu dziennikarzy od ostatniego zwolnienia Fernando Santosza żaden z nich nie napisał, że na selekcjonera mógłby pasować Jacek Magiera. A będzie? Nie mówię pod tym zwycięstwem teraz Śląska Wrocław, tylko ogólnie. Myślę, że Jacek Magiera miał za sobą stosunkowo ciężki okres, co skończyło się między innymi zwolnieniem jego ze Śląska Wrocław. Teraz ma dobry moment. Ale nie, ale pamiętaj, że to był selekcjoner reprezentacji U20. Wrzucony na minę, bo dostał kadrę, której tak naprawdę nie było. Byliśmy organizatorem Mistrzostw Świata. No tak. Przez Zibiego. Wrzucił go tam, mówi... Grał u niego Nikola Zalewski w tej reprezentacji między innymi. Masz, a nie, grał Moder. Masz kopsie i zobaczmy, co się dzieje, nie? Ale nie, nie, bo wiesz, przewinęły się wszystkie nazwiska. Ja tam widziałem Szulczek i Szwarga i... Szulczek to dorzucony przez twojego kolegę Marka Koźmińskiego. No. Ale ja sobie zrobiłem taką short listę polskich trenerów, do których ja bym ewentualnie uderzał i tam był Jacek Magiera. A czemu? Był u mnie, ale nie pisałem o tym nigdzie, więc... A, no, możecie o tym meczu... Ktoś mi za to zapłacił po prostu, Wojtek, no, ujawniaj i mów o tym głośno. Nie, tylko... Jakby co tam, nie, tylko... Papszun, nie, bardziej Skorża, chodzi... Urban i nie, Magiera. Bardziej chodzi mi o to, że jesteśmy przy Śląsku Wrocław i przy Jacku, no i szkoleniowy z Jacek Magiera. Powiem wam tak, wtedy jak wracał Jacek Magiera do Śląska, jak odstawił... Bo to jak ten, tak się ma, świnia gruba? Spasła. A, spasła świnia Exposito, nie? On kazał mu się odchudzić, nie? Olsena chyba też wtedy odstawił. Ale nie, no ale chodziło o spasłą świnię. Ale no, na Exposito no spektakularnie to zadziałało. Tak, tak. Znaczy największy sukces i Jacka Magiery. Dorzucenie jest podarowanie mu opaski kapitana. Tak, to no, też był znak komiteru psychologiczny. Mówię o całym poprowadzeniu Exposito. To była seria nieoczywistych ruchów. Bo kiedy przychodzisz do klubu walczącego o utrzymanie i masz bardzo mało czasu, no raczej nie urządzasz jakichś takich teatrów mających na celu to, żeby ten Exposito szybko się ogarnął i po prostu tylko stawiasz na niego. I nie dajesz też mu opaski kapitańskiej w takim okresie. W sensie mam na myśli takiego typowego trenera, który wykonuje takie ruchy, jakie zwykle wykonują trenerzy. A Jacek Magiera wymyślił coś więcej, coś bardzo nieoczywistego i... No, spektakularnie wygląda Exposito. Kuba, idealnie do niego dotarł. Wielki sukces. On nie wymyślił nic więcej. Znajdź mi drugiego
trenera na świecie, który dwa tygodnie po tym, żeby kazał grubej świni wypieprzać z treningów, dał mu opaskę kapitańską. W zespole, którym było zawodników kilka miesięcy dłużej. Na świecie. Nie, chcę, nie chodzi mi o Polskę. Na świecie. Dwa no tygodnie później. No nie znajdę. Jak? Nie, no bomba energetyczna dla zawodnika, który i tak później chciał odejść, powoduje, że on jest... On się odwdzięcza. Nie, nie, on chyba dostał opaskę, jak już teraz. Został, jak już było wiadomo, że zostanie. Znaczy tak, ale dobrze, ale on najpierw dostał dwa tygodnie, nie wiem, czy coś rzucił, czy nie, ale coś pomógł Śląskowi. Później mówi tak, odchodzisz, odchodzę. W końcu nie odszedł, wraca, zostaje, mam opaskę. Ale nie, zaraz, tam była jeszcze wypowiedź trenera Magiery, że nie możemy robić tak, że Erik sobie lata, testuje się, sprawdza. Jeżeli on teraz nie przyjmie tej oferty, nie ma już jeżdżenia. Nie ma tematu transferu, dał mu opaskę kapitana. Tak było? Dobrze, tak było. Dobrze, ale pytanie, czy ktokolwiek dałby takiemu zawodnikowi, rozpierdalaczowi, opaskę kapitańską i liderowanie w szatni? No nie. Bo powiedzmy to sobie, jest wielkość Jacka Magiery w tej sytuacji. To był człowiek do momentu, nie wiem, nawet jak Jacek Magiera objął Śląska i walczył o utrzymanie, rozpierdalacz szatni. Bo albo go nie było, albo gdzieś nie był przygotowany. Tam jakaś impreza też chyba była gdzieś. Wojażował i tak dalej, i tak dalej. No ale to powiedzmy sobie jasno. Dzisiaj ma tak, najlepszego strzelca ekstraklasy. Najlepszego piłkarza ekstraklasy. Ma piłkarza, ma lidera. No nie, no powiem wam tak, jestem w szoku. To jest niemożliwe. Czyli tak zwany bandzior wyszedł na to, że bandziora można utemperować, będąc Jackiem Magierą. Można. A niektórzy, wiesz co robią? Kasują takich gości. Schody. Pobiegaj po schodach. Słuchaj. Ubierz choinkę. Czytaj na głos gazetę. Rezerwowy. Znaczy... Rezerwy. Rezerwy. Rezerwowy zespół, chciałem powiedzieć tak. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj... No, nie jest sztuką właśnie odstawić piłkarza. Zawsze takiego dobrego. Bo Jacek Magiera, myślę, że wiedział, że nie może wypuścić Exposito z tego względu, że to jest najlepszy piłkarz tej drużyny. Tylko musi wyzwolić nim na nowo ten potencjał. Pomysł. Dokładnie, dokładnie. Jacek Magiera to zrobił. Dokładnie. I no też jakby bardzo mądry ruch całego Śląska, że na końcu okna transferowego oparł się ofercie Rakowa Częstochowa. Bo milion euro. Ile było do wygrania? No milion euro. No 4,5 miliona złotych w zaokrągleniu. Okej, masz te pieniądze tu i teraz. No ale czy bez Exposito Śląsk by się utrzymał w lidze? Moim zdaniem te szanse byłyby no niewielkie. Ja powiem więcej, mając Exposito w takiej formie, w takiej dyspozycji jak teraz, to te 4,5 miliona euro można sobie wygrać w lidze miejscem. Dokładnie. Można sobie wygrać w lidze. Ale, no, to ja jeszcze powiem wam. Spadliby, moim zdaniem mogliby spaść z ligi, a to kosztuje więcej niż 4,5 miliona. To ja powiem wam trzecią rzecz. A złotych? Złotych. To ja powiem wam trzecią rzecz. Dobrze. Po tym, co widzę, co wyprawia Exposito, tutaj jakąś deklarację czuję na cały sezon, uwaga. Nie, ale średnio grał w tym meczu. Co? Średnio grał. Nie, ale to nie chodzi o ten mecz. Ale był faulowany na karnego. Słuchaj, to powiem ci tak. To w Rakowie takiego napastnika nie znajdą przez najbliższą dekadę. Bali się zapłacić milion euro, dałbym półtora. Nie, no zaraz. No przecież Raków chciał i chyba tam nawet później chciałoby podbić. Tak, ale tam nie było dyskusji. Śląsk nie chciał po prostu sprzedawać. Nie, no ja myślę, że nawet jakby dali 2 miliony euro, to Śląsk by się nie zgodził, bo to by podkopało, to była gra o znacznie większą stawkę niż ta kasa, bo to by podkopało autorytet Jacka Magiery. Bo Jacek Magiera powiedział wprost. Prezydent Sutryk też się w to włączył. No tak, o wszystkim decyduje też Jacek Sutryk we Wrocławiu. Natomiast no, gdyby sprzedali Exposito, poszerzają ZOP, bo są wybory, tak? Może no to wami... jakby wypadł... To? Nie słyszałem tego. A kilku byłych polityków ma jako małpy służyć. Przed wyborami. Tak, tak jest. No jest. Katena i tam jeszcze... Znaczy, Kowal, widzę, że ta presja przedwyborcza na ciebie siada. Nie presja, tylko będę jebał ich, tych polityków. Od każdej partii do każdej. Ja nie idę głosować, to mogę się z nich pośpiać. Kowal, oni się ze mnie śmieją. Nie? Pytanie ode mnie, ulubiony polityk. Co? Ulubiony polityk. Już nie startuję. Ryszard Kalisz.
A pochwalmy jeszcze Śląska, jest liderem, panowie. Tak, to ja chcę jeszcze dokończyć swoją myśl, że gdyby Śląsk wypuścił Exposito, to podkopałby cały autorytet Jacka Magiery, bo Jacek Magiera... Ja się dziwię, żeby Jacek Magiera wtedy odszedł. Nie zdziwiłbym się. Nie po to Jacek Magiera powiedział, że buduje tę kadrę na ten sezon, na Eriku Exposito, dając mu opaskę, żeby ten Erik Exposito i jeszcze uwarunkował to tym, że Erik Exposito nigdzie już nie odchodzi, po to, żeby za 2 tygodnie przyjmować ofertę ligowego rywala. No to by po prostu był strzał w pysk dla trenera i ja też bym wtedy odszedł na miejscu Jacka Magiery, bo to by już dalej, to by świadczyło o tym, że klub jest niepoważny i trener ma w nim słabą pozycję, bo żeby to jeszcze była jakaś Bóg wie jaka oferta, to tylko 1 000 000 euro, no tylko. Latem Śląsk dostał 20 milionów euro pożyczki z miasta, no tak żeby skala... I sprzedał za 1,5 miliona euro jebacha. Jebacha, no tak żeby skalę pokazać, co to jest. Ja wam coś powiem, jeżeli walczysz o europejską fazę, ja wiem, że Raków już był, tak, ale przecież umówmy się, dzisiaj Raków startuje bez napastnika dalej w te rozgrywki. No, no sprowadzili Ante Trnacz. Jeszcze nie zadebiutował chyba. Nie. Co? Ante Trnacz. Kto? Ante Trnacz. Ze Slavena Belupo. Nie, no, 1,3 miliona euro. Powiem ci, mi się w życiu nie udało zadebiutować w Barcelonie, także... Ale on akurat zadebiutuje w Rakowie. No. Ale ty nigdy nie grałeś w Barcelonie. Już możesz nie zadebiutować. Nigdy nie grałeś w Barcelonie, bo wolałeś palić papierosy. Ale Kowal grał przeciwko Barcelonie w Barcelonie. No i w Barcelonie na mistrzostwach. W Barcelonie w mieście grałem. Na igrzyskach. Słuchaj, no tylko, no dobra, będziemy zobaczyli. Chce mi się zaraz będzie aklimatyzacja, przebiegać. To jest młody chłopak. Trener Szwarga mówi o adaptacji. Adaptacja to ale czy trener Szwarga nie powiedział coś, że za dużo nowych twarzy? Że w normalnych okolicznościach tak, ale że Raków potrzebował tej przebudowy. W wywiadzie Macieja Wąsowskiego, który miałem przyjemność opublikować. Tak, no czytałem, no wiesz. Więc ten wywiad jakbyś był dostał premię za ten dzień, to dla mnie trochę. Ten wywiad był tak gruby jak 10%. Wąs. Ten wywiad był tak gruby jak ty. Jest gdzie? Ja jestem wyższy niż grubszy. Czego ty obrażasz ludzi? Kolego z pracy. Derby Śląska nam zostało jeszcze. Dawaj. Nudne były te derby. Derby Śląska? Nie chcę mi się o nich gadać, ale możemy. Nie ma co godać. Tak powiedział kiedyś. No, Malina. A jakby ten Krawczyk tą przewrotkę dowiózł? A do jak? Gola. Czy czerwona kartka nazywała się Kostofowi Trenta Filopoulosowi? Tak. Za którą sytuację? Zdzielił z łokcia, kurczę, już nie pamiętam kogo. Ale to było takie, że niby tam się gra nie toczy, niby nikt nie widzi, ale na powtórce jasno wyszło. I tutaj też powinien zainterweniować VAR. Duży błąd i wozu, no wozu głównie, no bo sędzia musiał, raczej nie miał prawa tego widzieć tak z boiska, bo nie tam się toczyła gra. Natomiast Kostas, no chamskie. Takie wejście z łokcia i to takie, żeby zrobić rywalowi krzywdę. Takie, a ja ci pokażę, kto tu rządzi. Masz. Więc to jest czerwona z automatu. Błąd, po prostu. Ruch powinien grać w przewadze. No i Ruch też tak stracił tego gola, no w sumie po własnym błędzie, ale takim szkolnym błędzie, bo na siłę chcieli wyprowadzać piłkę krótkimi podajami spod własnej bramki, aż w końcu zdecydowali się wybić, a kiedy już się zdecydowali wybić, to było już za późno, bo już Górnik tak wysoko doskoczył, że po prostu sobie zabrał piłkę i Podolski strzelił gola. Mogli po prostu wcześniej wybić tę piłkę i nie bawić się w rozgrywanie i bardzo możliwe, że ten mecz zakończyłby się 0-0. Ja mam wrażenie, że gdyby w tej sytuacji bramkowej nie było Lukasa Podolskiego, tylko był, nie wiem, Sebastian Musiolik. A to na pewno, nie trafił. To żaden inny piłkarz Górnika, tak spod siebie, nie kopnąłby piłki. Na pewno. To jest tylko i wyłącznie zasługa Podolskiego, że ta wygrana jest. Po to jest, żeby przez takie mecze przesądzać. W końcu. Ale też pochwalmy Sebastiana Musiolika. No pochwalmy, jak pochwalmy, ale musimy pamiętać, przy tej akcji, tam miał jeszcze sytuację, przy tej akcji fajnie, no ale dostało idealną piłkę. A tam pasa, żeby dostawić tylko ledwo nogę. I nie trafił piłkę. Tak, to mu dał Janża. No dokładnie, to tylko dostawić nogę, seta. I on jakby nie trafił w piłkę w ogóle. Potem mu dał Podolski idealne dośrodkowanie, ta piłka gdzieś się przelała po głowie. W drugiej połowie miał dwie próby główką i obie katastrofalne. W zasadzie to, no... No ma tę asystę, no fajnie, powalczył i był potrzebny też w pressingu i to od tego jest ligowym ekspertem, jednym z czołowych piłkarzy w lidze, jeśli chodzi o pressing napastnika. No bo nauczył się w Częstochowie. Nauczył się tego w Rakowie, no taka wąska specjalizacja, natomiast no chyba nie tylko z tego musimy napastników rozliczać. Bramek już 4 w tym meczu mógł mieć, ma asystę, też nieźle, bo ogólnie... Czekamy na gola. Czekamy na, no już ma jednego chyba. Ale na więcej czekamy. Robert Musk tam zarzuca, że rozmawialiśmy 3 minuty o Śląsku.
No ile mieliśmy gadać? Dłużej gadaliśmy. Dłużej, no zdecydowanie. Wkurza mnie takie pieprzenie. Jak do mnie napiszesz z timestampami, że było 3 minuty o Śląsku, to ci zapłacę 5. A bo za dobrze im idzie. Jak będzie im źle szło, to będziemy gadali 10. No przecież to jest proste. No przecież my nie jesteśmy od chwalenia, tylko od jebania. No kurwa, ja pierdolę. To jeszcze pierwszy raz oglądam ten program. Jest. Kurwa, no. Co ludzie są, nie, jak ci nie kumaci, nie... Weźcie, może niepełnoletni skasuj. Zablokuj. Tak? Ja, zablokować? Słuchajcie, ja oglądałem ostatnie miesiące, powiem wam tak. Szczerze, jeżeli chodzi o trzech Benjaminków, ruch, powiem wam tak, nie wiem. Trochę za dużo tych drużyn w Ekstraklasie. No, tak za sześć za dużo. Powiem, nie, to wiem, ale ci Benjaminkowie, powiedzcie mi jedną rzecz. Czekamy na coś. Dobra, od jednych dostaniemy stałe fragmenty gry, rzuty z autu, rzuty różne. Od drugich zaangażowanie fajnych kibiców, od trzecich... Otwartą grę, kurwa, ale tam piłki w piłce, to kurwa, ja pierdolę mać, no. Nie no, ŁKS już nie gadaj, no, ŁKS piłkę grać potrafi, tylko nie potrafi wykorzystywać sytuacji. Dobra, i to tyle o... Na zakończenie o ruchu Chorzów, nie? Znaczy, dołączyłem ich do Beniaminka. Walczą. Ja mam pretensje do ruchu Chorzów. Walczą, ty! Słuchaj, to nie jest bitwa pod Runwaldem, kurwa, mać, w piłkę zacznijmy grać. To jest ekstraklasa. Walczą, kurwa. No ale jak nazwiesz grę Daniela Szczepana? To jest typowy walczak. Tak. To jest typowy walczak. Jak on głowę wsadzi tam, gdzie nie jeden nogi wyniesie. Ja bardzo lubię tego piłkarza. Walczą. Tak, na charakterze. Jest naprawdę, tak, to jest taki Kozym. To jest Maciej Kozym tak, z tak. Najlepszych czasów. Tylko kurwa, tak, kurwa, bardziej żywy. Ej, chciałem ci powiedzieć, że i Najman walczy. Nieważne, czy 5 sekund... Znaczy on udaje. Najman walczy. 5 sekund czy 6, nieważne, ale walczy. Piekarski z myślami walczy. Też. Ale... Kozacy. Kurwa, walczą. Madejski. Raciun. Już mam dosyć Dagerszko. W programach, kurwa, walczą. Diegues. Przepraszam. Ja tu walczę Gordon. Ja tu walczę z godzinami. Incze. Nad godzinami. Incze. Imas. Biczachcian. Incze. Marczuk. Enrique. Exposito. Badziwia. Blisko załapania się byli Mark Fiński i Podolski, no ale nie starczyło miejsc w ataku. Świetne interwencje Madejskiego, zwłaszcza przy rzucie wolnym Pawłowskiego. Zych. I w końcówce przy uderzeniu... Nie wiem. Przy uderzeniu. Tkacza. Uderzenie było. Tkacza. Uderzenie, Jakuba, tak. Jugas, Gita. Jugas, bardzo ładny gol. Same Stalar, Stępień, Luizao, Abramowicz, Juric, Zohore, Nowak. Wyobraź sobie teraz tą jedenastkę wystawić na ŁKS. ŁKS by coś wygrał. Nie wygrałby, byłoby 0-0 maksymalnie. Tak? Dalej? Tak wygląda tabela strzelców. Czy jest Sebastian? Właśnie, zapominam. Dlaczego Jordi Sanchez jest Ribas? Arriba, Jamaica, Dowik jest Bartlomiejem. Co? Bar? Dowik jest Bartlomiejem. Bartlomiej. Jest Podlasia, to jest Bartlomiej. Jest nieme EU, tak zwane. Joczysa jeszcze trzyma weekend. My już, następna plansza. My już powoli zmieniamy język, który przechodzimy. Liderem jest Śląsk Wrocław, o którym gadaliśmy dłużej niż 3 minuty. Tak. A to już nie moja wina, że niektórzy myślą, że my jesteśmy za Legią. Kiedy ja jestem z Gdyni, Kuba jest z Jędrzejowa, a Kowal jest z Kosmosu. Następna plansza. Ja z Brudna jestem. Nie. Kowal, jaki mecz będziesz oglądał w najbliższej kolejce z zaciekawieniem? Żaden. Dlaczego puszcza ma herb Korony? Ej, wyjeżdżam, nie podoba. Wyjeżdżam na grzyby. A Korona ma herb puszczy. To nieładnie. Oj, nieładnie. Ten weekend faktycznie trzeba jeszcze. Chochliki. W ten weekend chciałbym... Co jest, kuźwo? A sądę chcesz puścić, czy nie? Nie, bo to ale co tu się odpierdziela? Dwa mecze o 12:00. Dziękuję. Nie, bo później jest chyba Puchar Polski. Aha. Ja przypomnę, że partnerem... A sondę chcesz puścić? A jest sonda? No jest sonda. No nie wiedziałem, nikt mi nie powiedział. Na koniec programu wypuścimy sondę. Przed... jak pożegnam gości. Przed reklamami. Przed, tak. dziękuję wam. Chciałem ci powiedzieć, że... Ja muszę jeszcze wytrzeć. Paweł, powiem ci tak. Bardzo nieprzyjemnie z twojej strony. Mocz się oddaj w toalecie. Ja coś ci powiem. Wiesz co? Bo teraz pójdzie sonda. Ile ona trwa? Nie wiem, ale kończymy już. No tak, ale byś puścił sondę, a ty byś... Żebyś to do sądu po tym programie nie trafił. Nie. A ty byś skoczył po mopa i po sądzie byś pokazał ludziom, jak się to... Mopuje. Twoim łbem mogę to wymopować. No dziękuję. Widziałeś mopa bez włosów? Przyczepimy ci jakąś... To był program Liga Minus. Dawaj tutaj. Wojciech Kowalczyk był. Nasikałeś. Maciej Wąsowski był. Dziękuję.
Jakub Białek był. Dziękuję. A jako, że partnerem tego programu jest KFC, to przed tym, jak się rozstaniemy, zobaczycie sondę. I trzymajcie kciuki, żeby faktycznie Kowal nie trafił do sądu po tym programie, bo może być różnie. Nigdy nie trafił. Za groźby karalne. Kowal po tym programie ma ksywę killer. Do zobaczenia. Znajdujemy się dzisiaj przed lokalem naszego partnera, KFC, aby zapytać się warszawiaków, co sądzą o naszej ukochanej dyscyplinie. Czy piłka nożna potrzebuje zmian? Niech przemówi tłum. Piłką nożną powinni zarządzać specjaliści, którzy się znają na piłce nożnej, nie działacze. A ja bym wprowadził emerytów na boisko, żeby oni grali za młodych. By można było więcej miejsca dla bramki. Dodałby więcej miejsca dla bramki, bo dla mnie ona jest za mała. Offside. Trenera bym zmienił. W reprezentacji Polski? Jest, zgadza się. Działacze są potrzebni, ale mądrzy działacze. Nie wiem, uważam, że w piłce nożnej powinni zawodnicy troszeczkę mniej zarabiać, bo w porównaniu do innych na przykład zawodników jest to nieadekwatne, bo teraz mamy takie kwoty, że przechodzi ludzkie znaczenie, żeby piłkarz tyle kosztował, jakieś tam milionów. Chce ktoś na płocie wyzwij go. Po co ci wrocławskie zoo, byle Iwa może grać. Wisłopłock już nadszedł czas, ten spadek masterclass. Już porażki czujesz smak, to zawsze był wasz plan. Badia to fajny gość, 6 razy wyłapał w kość. Arcymon, ten Filipek mój, po pucharze poszedł bój. Omnibus, oj czołku, to właśnie ty. Strasburger ci dodał sił. Trenuj Śląsku, chuja grasz. Laga go. Do powrotu czas, do powrotu czas. Babenko. Złotych bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiasz.pl.